Szanowni Państwo, dotarła do nas bardzo smutna wiadomość 2 dni temu. Proszę Państwa o powstanie, uczczenie minutą ciszy zmarłego w ostatnim czasie. Świętej pamięci Andrzeja Dzierbickiego, który był wieloletnim pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w latach 1997-2017. Był dyrektorem infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Bardzo proszę o minutę ciszy za Pana dyrektora. Bardzo. Informuję Państwa radnych, że w dzisiejszych obradach uczestniczy 30 radnych, co stanowi kworum dzisiejszych obrad. Szanowni Państwo, w dniu 5 stycznia bieżącego roku do Kancelarii Sejmiku Województwa Łódzkiego wpłynął wniosek 10 radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego o zwołanie sesji Sejmiku w trybie artykułu 21 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do punktu drugiego, to jest wybór komisji uchwał i wniosków. Proszę bardzo, w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący klubu, pan Waldemar Wojciechowski. Proszę bardzo, panie radny. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłaszam kandydaturę pana radnego Edwarda Kielosza. Dziękuję bardzo. Czy pan radny wyraża zgodę? W imieniu klubu Koalicja Obywatelska przewodniczący klubu pan radny Marcin Bugajski. Proszę bardzo, panie radny. Dziękuję bardzo. Czy pani radna wyraża zgodę? W imieniu klubu Polskie Stronnictwo Ludowe przewodniczący klubu pan radny Marek Mazur. Proszę bardzo, panie radny. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłasza radnego Andrzeja Chowisa. Dziękuję bardzo. Czy pan radny wyraża zgodę? Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu trzeciego dzisiejszych obrad. To jest informacja Marszałka Województwa Łódzkiego na temat przebiegu drugiego naboru wniosków pod działaniu wsparcie przygotowawcze przeznaczonego dla lokalnych grup działania. Proszę bardzo, pan radny Waldemar Wojciechowski. Szanowna pani przewodnicząca, panie marszałku, szanowne koleżanki radni, koledzy radni, szanowni mili goście. Chciałbym złożyć wniosek formalny, aby w punkcie 3a, jak i w punkcie 4a do wystąpień pani przewodnicząca dopuszczała tylko i wyłącznie osoby, którym przysługuje prawo czynnego udziału w obradach i zabierania głosu podczas sesji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o samorządzie województwa, odrębnych ustaw oraz zgodnie ze statutem województwa i regulaminem sejmiku. Szanowni Państwo, chciałbym zwrócić uwagę Państwa radnych, że wnioskodawcy dzisiejszej sesji po raz kolejny próbują wymusić dopuszczanie do udziału w sesji podmioty nieuprawnione, co narusza autonomię sejmiku i zasady obrad. Przypominam, że istnieją szczegółowe regulacje prawne określające przypadki i warunki, w których możliwy jest udział w obradach sejmiku i powinniśmy przestrzegać obowiązujących przepisów. Stanowiska dotyczące przedmiotowej sesji nadzwyczajnej powinni prezentować tylko i wyłącznie radni wnioskodawcy. O ile będą zainteresowani parlamentarzyści, rozumiem, że pani przewodnicząca rozważy udzielenie głosu zgodnie z obowiązującym prawem i regulaminem. Polski prawodawca określił zasady funkcjonowania organów przedstawicielskich i wypadałoby, aby radni wnioskodawcy szanowali obowiązujące w naszym kraju i zasady, jak również i przepisy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Paweł Bliźniuk. Rozumiem, że skąd wnioskiem. Tak.
Dokładnie tak, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Chciałem złożyć kontrwniosek i ta sprawa jest dość istotna, więc chciałem go też uzasadnić. Uważam, że powinniśmy dopuścić osoby wskazane w tych punktach, szczególnie przedstawicieli mieszkańców Sieradza bądź sąsiednich powiatów, osoby zainteresowane też kwestią lokalnych grup działania, tak żeby ostatecznie rozwiać wątpliwości, które pojawiły się w tych lokalnych społecznościach. Ale zanim o sprawach merytorycznych, to o kwestiach formalnych. Panie przewodniczący, otóż ja nie wiem, jakie zmiany w prawie zaszły od dwóch sesji temu, ale kiedy rozmawialiśmy o czystym powietrzu, to na naszej sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego do głosu były dopuszczone osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i te osoby przedstawiały swój punkt widzenia, zabierały głos, więc nie wiem, co się zmieniło do dzisiaj w przepisach prawa ogólnie obowiązujących. Również uważam, że jako wnioskodawcy złożyliśmy konkretny wniosek o sesję nadzwyczajną i bez naszej zgody ten porządek nie powinien zostać zmieniony. To jeżeli chodzi o sprawy formalne. Natomiast dzisiejsza sesja jest zwołana ze względu na wagę tematów, które chcemy poruszyć. I w tej dyskusji według nas udział wziąć powinny też osoby, które są bezpośrednio tymi tematami zainteresowane, przedstawiciele mieszkańców. To też jest znakomita okazja, żeby pan marszałek, zarząd województwa mogli wyjaśnić i rozwiać wszelkie wątpliwości, które się pojawiły, jeżeli chodzi o te aspekty działania samorządu województwa łódzkiego. I myślę, że również tu apeluję do pana marszałka, żeby przekonał przewodniczącego Klubu Prawa i Sprawiedliwości, żeby dopuścić osoby, mieszkańców, którzy przyjechali specjalnie na naszą sesję, do tego, żeby mogli zabrać głos, zadać pytanie, wypowiedzieć się, bo tylko dzięki dobrej, otwartej dyskusji będziemy w stanie wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Stąd mój kontrwniosek i prosiłbym państwa o poparcie tego kontrwniosku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Prosiłabym bardzo też, żeby mówić wszystko. Na ostatniej sesji dopuszczani do głosu byli oczywiście strony postępowań ze skarg, wniosków i petycji. I to też jasno wynika ze wszelkich ustaw, które u nas obowiązują. I zgodnie z przepisami KPA takie osoby mają udzielany głos przez przewodniczącą czy przewodniczącego sejmiku czy innego organu stanowiącego. Szanowni państwo, mnie też również nie trzeba pouczać, żebym ja udzielała głosu parlamentarzystom, ponieważ ja parlamentarzystom zgodnie z obowiązującymi przepisami głosu udzielam na każdej sesji, na której parlamentarzyści są obecni. W trybie artykułu 22 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Co się zaś tyczy, szanowni państwo, też mamy jasno określone zasady, jeśli chodzi o udzielanie głosu mieszkańcom województwa, jak również o to, aby mieszkańcy województwa mogli występować z uchwałami, petycjami, wnioskami i skargami do Sejmiku Województwa Łódzkiego. I szanowni państwo, wiecie o tym doskonale, że są to uregulowania prawne formalne. To tak gwoli ścisłości. Osoby, które były ostatnio dopuszczone do dyskusji, to byli autorzy petycji. Zgodnie z ustawą, autorzy petycji, skarg i wniosków rozpatrywanych na sesji głos udzielony mieć muszą. Proszę bardzo, pan radny Marcin Bugajski. Ja po pierwsze chciałbym sprostować. Podczas poprzedniej sesji zostały dopuszczone do głosu także organizacje dotyczące czy zajmujące się kopciuchami i one nie były autorami żadnych skarg i petycji, więc to jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że z mojego punktu widzenia to jest bardzo smutny dzień dla naszego samorządu, że my się zamykamy przed mieszkańcami, którzy chcą zabrać głos w sprawach, które ich bolą. To nie jest demokratyczne zachowanie, to ma zupełnie inne konotacje. Dziękuję. Bardzo proszę bardzo, pan radny Paweł Drążczyk. Dziękuję pani przewodnicząca, panie marszałku, szanowni państwo. Chciałem złożyć wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad, o informację zarządu województwa na temat szeroko pojętej porodówki w szpitalu w Piotrkowie, w szpitalu powiatowym. Tak naprawdę brak tej informacji w przestrzeni publicznej powoduje to, że media, zwłaszcza lokalne, bombardują mieszkańców tak naprawdę różnymi informacjami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie radny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami możecie państwo zmienić porządek obrad przy wyrażeniu zgody przez wszystkich radnych wnioskodawców. Wszystkich radnych wnioskodawców nie ma na sali. Oczywiście warunkiem obowiązkowym przy zmianie porządku obrad jest przegłosowanie tegoż porządku przez ustawowo bezwzględną większość, czyli 17 radnych.
Proszę bardzo, pan radny Paweł Bliźniuk. Dziękuję pani przewodnicząca, tylko ad vocem chciałem powiedzieć, bo myślę, że pani przewodnicząca odniosła się do mojego kontrwniosku. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy są dopuszczani do głosu, to dwie sesje temu dopuszczaliśmy do głosu przedstawicieli organizacji pozarządowych przy okazji projektu uchwały przedstawianej przez Zarząd Województwa. Więc to nie był tryb skargi wniosków, tylko to był projekt uchwały, była dyskusja i były też głosy przedstawicieli organizacji pozarządowych, które rzucały również światło na problematykę poruszaną w tym punkcie. Więc no, nie zmieniło się prawo chyba od tamtej sesji, więc proszę też nie mówić, że takich sytuacji w sejmiku nie było i że to jest niezgodne z prawem. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie radny, dziękuję bardzo za zwrócenie mi uwagi. Szanowni państwo, podobne problemy przerabialiśmy przy jednej z sesji. Szanowni państwo też wiedzą, jaki był wynik. Ja jednak stoję na swoim stanowisku. Mimo wszystko organizacje, które wówczas występowały, państwo radni mieliście w projekcie wymienione z imienia nazwiska i to mimo wszystko jednak dotyczyło petycji zgłoszonej przez grupę mieszkańców. Proszę bardzo, głosujemy wniosek formalny zgłoszony przez radnego Waldemara Wojciechowskiego. To jest... Zaraz będziemy tak. Wniosek formalny o dopuszczenie do wystąpień i dyskusji podczas sesji wyłącznie osób, którym przysługuje prawo czynnego udziału w obradach i zabieranie głosu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o samorządzie województwa, odrębnych ustaw oraz zgodnie ze statutem województwa i regulaminem sejmiku. Proszę bardzo, zarządzam głosowanie jawne, imienne. Pan marszałek Piotr Adamczyk. Za. Pani radna Alicja Antczak. Pan radny Artur Bagieński, nieobecny. Pan radny Paweł Bliźniuk. Przeciw. Pan radny Marcin Bugajski. Przeciw. Pan radny Andrzej Hobis. Przeciw. Pan radny Janusz Ciesielski, nieobecny. Pan radny Paweł Drążczyk. Przeciw. Pani radna Beata Druszcz. Pan radny Włodzimierz Fisiak. Za. Pan radny Arkadiusz Gajewski. Przeciw. Pan radny Edward Kiedos. Za. Koperska Iwona za. Pan radny Paweł Kowalczyk. Za. Pani radna Iwona Lewandowska. Przeciw. Pan radny Zbigniew Linkowski. Za. Pan radny Marek Mazur. Przeciw. Pani radna Aneta Niedźwiecka. Za. Pani radna Anna Rabiega. Pan radny Dariusz Rogut. Pani radna Halina Rosiak. Za. Pani radna Dorota Ryl, nieobecna. Pani radna Katarzyna Sadowska. Przeciw. Pani radna Marlena Sagan. Za. Pan radny Paweł Sałek. Za. Pan radny Witold Stępień. Przeciw. Pani radna Edyta Strumian. Przeciw. Pani radna Ewa Wędrowska. Za. Pani radna Dorota Więckowska. Pan radny Waldemar Wojciechowski. Za. Pani radna Jolanta Zięba-Gzik. Przeciw. Pan radny Zbigniew Zięba. Za. I pani radna Bożena Ziemniewicz. Przeciw. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, 17 głosów za zgłoszonym wnioskiem formalnym przez pana radnego Waldemara Wojciechowskiego, 13 osób przeciw. Informuję państwa radnych, że wniosek formalny przeszedł bezwzględną większością ustawowego składu sejmiku województwa łódzkiego. Proszę bardzo, w punkcie trzecim mamy pytania i dyskusję. Proszę. Dobrze, aha, jeszcze wniosek pana radnego Pawła Drążczyka. Chwileczkę, pani radny, spokojnie, nie nerwowo. Przecież ja państwu radnym zawsze udzielam głosu, cokolwiek byście państwo nie chcieli powiedzieć. Był wniosek formalny, zwracam się do państwa mecenasów, był wniosek formalny zgłoszony przez pana radnego Pawła Drążczyka. Czy on również podlega głosowaniu? Podlega? Proszę bardzo, pani... Proszę do mikrofonu, pani mecenas. No, porządek obrad można zmienić po pierwsze bezwzględną większością głosów, a po drugie przy zgodzie wszystkich radnych wnioskodawców. Czyli jeżeli radni wnioskodawcy są na sali, to tak on powinien być przegłosowany, tak? Bo oni mogą wtedy wyrazić zgodę i oprócz tego potrzebna jest tam, jak przy każdej zmianie porządku obrad, bezwzględna większość głosów. Czyli tutaj muszą być spełnione dwie przesłanki. Najpierw trzeba by się zapytać o zgodę, a później przegłosować, tak?
bo brak zgody wyłącza możliwość przegłosowania. Dziękuję bardzo. Nie ma wszystkich Państwa radnych wnioskodawców obecnych na sali. Czyli zmiana w porządku obrad nie może być przeprowadzona. Czyli głosujemy ten wniosek formalny, szanowne panie, czy nie? Ja nie widzę, pani przewodnicząca, też wszystkich. Nie, dziękuję bardzo. Nie ma wszystkich radnych wnioskodawców, nie ma możliwości wyrażenia zgody na zmianę porządku obrad, więc nie można przegłosować. Dziękuję bardzo, pani mecenas. Proszę bardzo, pan radny Marcin Bugajski. Pani przewodnicząca, pani raczyła przejść do pytań i dyskusji w punkcie trzecim. Informacji pana marszałka nie było, nie została nam przedstawiona, ale ja chciałbym jeszcze powiedzieć, że nie są upoważnione przez Łódzką Sieć Lokalnych Grup Działania do wystąpienia w ich imieniu, a jako żywo radnych jest, radnym jestem, za chwileczkę podam do pani przewodniczącej upoważnienie. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy pan radny Marek Mazur również w tej samej kwestii? Szanowni Państwo, sesje nadzwyczajne w ostatnich latach miały miejsce wielokrotnie i ten temat poruszaliśmy. Wszyscy doskonale radni wiemy, że zmiany porządku obrad mogą dokonać radni zwykłą większością, ale za zgodą, podkreślam, za zgodą wszystkich wnioskodawców o tą sesję. Moje pytanie, wracam do poprzedniego punktu, który został przegłosowany. Czy tamten punkt dotyczył zmiany porządku obrad? Ten punkt, który złożył przewodniczący Waldemar Wojciechowski, czy on zmienił nasz porządek obrad? Bo ja w końcu nie rozumiem. Czy on zmienił porządek obrad? Już. Tak, proszę bardzo, pani mecenas. Jeżeli zmienił, no to nieformalnie go przegłosowaliśmy, bo nie było najpierw pytania wnioskodawców, czy wyrażali na to zgodę. Najpierw trzeba zapytać wszystkich wnioskodawców. Nie, już proszę wszyscy o ciszę, muszą naprawdę być na sali i dopiero możemy głosować zmianę porządku obrad. Proszę bardzo, pani mecenas. To dotyczy poprzedniego punktu i tego, który teraz pani mecenas, proszę bardzo. To był wniosek, który był wnioskiem formalnym. Więc on nie zmienił porządku, był wnioskiem formalnym, tak? W związku z powyższym był wnioskiem Macie formalnym wyrok w ramach tego porządku obrad. Nawet tak? Trzy. Macie państwo, jeżeli chodzi o zmianę porządku obrad w sesji, wyrok w tej sprawie, toż sama sytuacja była kilkanaście miesięcy temu. Na wniosek pana radnego Bugajskiego zostałam pozwana do WSA i później do wyższej instancji poszła skarga kasacyjna i sąd się jasno w tej kwestii wypowiedział. Proszę państwa, poza tym ja chcę przypomnieć, jak wyglądała sprawa dwie sesje temu. Tam jak dotyczyło wypowiedzi na temat uchwały antysmogowej, również był zgłoszony wniosek formalny o zamknięcie listy mówców i on nie był głosowany, ponieważ wnioskodawca się z niego wycofał. Gdyby on był wówczas przegłosowany, to również te organizacje w ramach uchwały antysmogowej nie byłyby dopuszczone do głosu. Więc była to inna sytuacja po prostu. Dziękuję bardzo, pani mecenas. Proszę bardzo, pan radny Paweł Drążczyk. Ja jeszcze raz mam pytanie, czy z tego wynika, że jeżeli wniosek o sesję, nazwijmy to nadzwyczajną, chociaż regulamin województwa łódzkiego takiej sesji nie nazywa w ten sposób, jest podpisany przez iluś radnych, a potem jeden z nich jest chory, to już absolutnie nie można nigdy w życiu nic zmienić? Tak, nie można. Okej. Nie można. Nie można. Dziękuję bardzo, proszę bardzo. Pan marszałek Andrzej Górczyński. Informacji marszałka województwa łódzkiego na temat przebiegu drugiego naboru wniosków o poddziałaniu wsparcie przygotowawcze przeznaczonego dla lokalnych grup działania. Proszę bardzo, panie marszałku. Dziękuję, pani przewodnicząca, za udzielenie głosu. Szanowni państwo, w uzgodnionym z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi terminie zarząd województwa łódzkiego dnia 22 marca 2022 roku ogłosił drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania wsparcie przygotowawcze. Nabór odbył się w dniach od 6 kwietnia do 29 kwietnia 2022 roku. Złożono 28 wniosków o przyznanie pomocy. Wszystkie podmioty podpisały umowę o przyznanie pomocy. Kwota pomocy wynosiła 74 tysiące złotych. Ona
jest w dwóch transzach. Pierwsza transza 20% to jest 14 800, druga transza 59 200 zł. Środki finansowe wsparcia przygotowawczego przeznaczyć można na opracowanie lokalnych strategii rozwoju. Środki te można też przeznaczyć na organizację spotkań z mieszkańcami czy zlecanie wykonania tak zwanych analiz eksperckich. Proces drugiego naboru wniosków przebiegał zgodnie z zasadami przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.1 wsparcie przygotowawcze, w szczególności z programem rozwoju obszarów wiejskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, szanowni państwo radni, proszę o... Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, pan radny Marcin Bugajski, pan przewodniczący klubu Koalicja Obywatelska przedstawił mi upoważnienie od, przepraszam bardzo, łódzkiej sieci lokalnych grup działania, że w imieniu tejże grupy pan radny występuje. Proszę bardzo, panie radny. Ale jak państwo radni występują w imieniu mieszkańców, to mi upoważnienie nie przedstawiają. Także proszę bardzo. Szanowna pani przewodnicząca, tak z ostrożności procesowej, jeśli chodzi o to upoważnienie. Szanowna pani przewodnicząca, panie marszałku, szanowni państwo radni, zostałem upoważniony przez obecne tutaj na sesji lokalne grupy działania, aby wystąpić w ich imieniu poza swoją rolą radnego, którą zrealizuję w punkcie pytania i dyskusją. Bardzo żałuję, że nie dopuszczono tychże przedstawicieli do zabrania głosu, ponieważ przygotowali bardzo merytoryczne, bardzo szczegółowe wystąpienie, w którym wyjaśniają także tym radnym, którzy nie znają tematyki lokalnych grup działania, w czym jest tutaj rzecz i jakie wątpliwości się pojawiły. Nie będę tego tutaj odczytywał, szanowni państwo, ale powiem tylko tyle. Mówimy o 130 milionach złotych, o ogromnych pieniądzach i o tym, że działania struktur Prawa i Sprawiedliwości niosą są ryzyko, przynajmniej w mniemaniu dotychczas funkcjonujących lokalnych grup działania, aby zaprzepaścić ich doświadczenie, tak aby to lokalne grupy działania związane z władzą pozyskały środki finansowe na nową perspektywę finansową. Przynajmniej taki jest ogląd sytuacji ze strony tychże organizacji. Moim zdaniem przy tak ogromnych pieniądzach musimy mówić o bardzo dużej transparentności, zwłaszcza kiedy rozmawiamy o bardzo cennych w naszym kraju, który jest bardzo ubogi w kapitał społeczny, inicjatywach takich oddolnych, które łączą w sobie różnych interesariuszy, które nie patrzą na barwy polityczne i pomagają mieszkańcom tam na dole w realizacji bardzo wielu cennych inicjatyw. To, co się zdarzyło w tym roku, kiedy nagle w pierwszym kwartale pojawiło się 11 nowych lokalnych grup działania, gdzie bardzo wiele osób dosyć oficjalnie mówiło o tym, że jest to inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego, a wręcz pana marszałka, obudzi wątpliwości, zwłaszcza, że cóż, podczas spotkań konsultacyjnych pojawiało się tam zaledwie kilkanaście, czasami nawet kilka osób, a procedury rejestracyjne zostały zakończone w przypadku niektórych lokalnych grup działania w czerwcu, kiedy konkurs kończył się w kwietniu. Notabene podczas konsultacji z ministrem rolnictwa procedur w zakresie tego konkursu, z tego co wiem, jedynym wnioskiem ze strony Urzędu Marszałkowskiego było to, aby dopuścić do konkursu te lokalne grupy działania, które są jeszcze w rejestracji. To budzi ogromne wątpliwości, ogromne kontrowersje i żałuję, że ta zdawkowa informacja pana marszałka Głuczyńskiego i brak możliwości wystąpienia przedstawicieli lokalnych grup działania podczas dzisiejszej sesji te wątpliwości tylko pogłębi
a nie je rozwieje. A będę mówił więcej o tych sprawach, w większych szczegółach podczas pytań i dyskusji, ale jeśli pani przewodnicząca pozwoli, przekażę to wystąpienie do pani przewodniczącej. Prosiłbym o przekazanie go państwu radnym na FTP, żeby mogli się z tym zapoznać. Jak już powiedziałem, jest naprawdę wybitnie merytoryczne i szczegółowe i szkoda by była, by ta ciężka praca społeczników została zmarnowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Dyskusja jest otwarta. Proszę bardzo, pan radny Marcin Bugajski. Przypominam, że zgodnie z regulaminem to jest pana radnego drugie wystąpienie. Dobrze, pani przewodnicząca. Rozumiem. Przepraszam, jeszcze tylko jedna kwestia. Dobrze, proszę bardzo, kto z państwa radnych? Pan Marcin, tak? Dobrze, aha, pan radny. Pani przewodnicząca, to teraz w roli sensu stricte radnego. Szanowni państwo, lokalne grupy działania to są grupy społeczników, które od lat wspierały rozwój społeczności lokalnych. Ich cechami są oddolność, pracy różnych interesariuszy, partnerstwo i niepatrzenie na barwy polityczne. No, perspektywa finansowa miała być okazją do tego, aby te grupy mogły wykorzystać swoje doświadczenia i jeszcze lepszy sposób rozwijać lokalne społeczności. Niestety Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało inaczej. Nagle w pierwszym kwartale 2022 roku powstało wiele nowych lokalnych grup działania, bardzo silnie związanych z PiS-em. Szczególnym przykładem jest opisana przez Gazetę Radomszczańską grupa Przyjazny Powiat z Radomska, gdzie powiatowymi radnymi PiS są wszyscy członkowie zarządu, skarbnik, sekretarz oraz komisja rewizyjna. To z punktu widzenia tych różnych interesariuszy i patrzenia, nie patrzenia na barwy polityczne, dosyć specyficzne, jak państwo przyznają sytuację. Ale to nie jest jedyny przykład. W lokalnej grupie działania Nasza Ziemia Sopoczna prezeską jest pani Jolanta Łuczka-Nita, lokalna radna PiS, członkiem zarządu, pan Rafał Skoczylas, dyrektor biura poselskiego, pana posła Roberta Telusa. W LGD Sukces powiatu sieradzkiego wiceprezesem jest pan Sławomir Walczak, kandydat PiS na posła w 2019 roku i radny w gminie Buczek. W zarządzie jest też pan Marcin Golanowski, wójt gminy Klonowa, wybrany z Komitetu Prawo i Sprawiedliwość. A w komisji rewizyjnej znajduje się pan Marcin Rzepa, radny PiS Sędziejowic. W LGD obszar zielonej energii, powiat łowicki i kutnowski, prezesem jest Marek Sokół, radny PiS gminy Zduny, a wiceprezesem pan Michał Welfler, w przeszłości radny kandydat na radnego PiS w powiecie kutnowskim. W zarządzie są Tomasz Rzeczkowski, Adrianna Kaczor oraz Michał Szafraniec, również radni Prawa i Sprawiedliwości. Jak donoszą media, już w kwietniu pan wójt gminy Będków oświadczył podczas sesji Rady Gminy, że nowe lokalne grupy działania powstają, ponieważ jest taki zamysł pana marszałka. To samo, zgodnie z doniesieniami medialnymi, powiedział pan Leszek Jasiński z Partnerstwa Trzech Powiatów, który na pytanie o sens powstania nowych lokalnych działań powiedział, że on nie wie, że trzeba o to spytać marszałka. Pośpiech w powołaniu tych nowych lokalnych działań był taki, że na spotkanie informacyjne i konsultacyjne przychodzi zwykle po kilka lub kilkanaście osób, a ostatnie z nowych LGD dostosowało wpis do KRS-u 24 czerwca 2022 roku, a konkurs skończył się 29 kwietnia. Mówimy o 130 milionach złotych, o ogromnych pieniądzach. Oprócz tego, że te lokalne grupy działania są tak silnie związane z Prawem i Sprawiedliwością, bardzo duże wątpliwości budzi także to, w jaki sposób państwo informujecie o sprawach związanych z nowymi naborami. Ja przypominam, że pierwszą interpelację w tej sprawie złożyłem dobre pół roku temu, to było myślę w miesiącu kwietniu.
Poprosiłem o kilka bardzo jasnych odpowiedzi. Uzyskałem bardzo niewiele informacji. Kiedy ten temat usiłowałem kontynuować, dowiedziałem się, że tej informacji nie uzyskam. Kiedy złożyłem wniosek o dostęp do informacji publicznej, również jej nie uzyskałem. Kiedy złożyłem sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który jeszcze się nią nie zajął, Urząd Marszałkowski również nie próbował mi tej informacji udzielić, co uważam za bardzo bulwersującą sprawę. Co gorsza, z mojego punktu widzenia, ponieważ mówimy o dużych pieniądzach, istnieje ryzyko, że tego typu działania skończą się na unieważnieniu konkursu, a to będzie miało bardzo konkretne skutki. Chciałbym się dowiedzieć, Szanowni Państwo, na temat tego, czy uzyskam odpowiedzi na swoje pytania dzisiaj na sesji, bo chciałbym kilka rzeczy ustalić. Mówię tu o tych nowych lokalnych grupach działania. Proszę, pozwolę sobie odczytać to pytanie. Proszę o podanie dat zebrań założycielskich tych lokalnych grup działania. Proszę o podanie dat pierwszej rejestracji tych lokalnych grup działania. Proszę o informację, czy wnioski przez te lokalne grupy działania złożone były kompletne, czy wnioskodawca został wezwany do uzupełnień, kiedy został wezwany do tychże uzupełnień. Chciałbym dowiedzieć się, czy uzupełnienie czy braku wskazania przedstawicieli poszczególnych sektorów w ramach tych lokalnych grup działania. Chciałbym się dowiedzieć, jakich sektorów brakowało, w jakiej gminie, jeśli ich rzeczywiście brakowało. Chciałbym się również dowiedzieć, czy uzupełnienia wniosków dotyczyły dokumentów rejestracyjnych lokalnych grup działania. Jeśli tak, to jakich? Chciałbym się dowiedzieć, kiedy wnioskodawca złożył uzupełnienia do swoich wniosków i czy wnioskodawca złożył wymagane kompletne uzupełnienia. Chciałbym się również dowiedzieć, czy uzupełnienia dotyczyły wskazania brakujących przedstawicieli sektorów. Czy wnioskodawca załączył dokumenty potwierdzające pojawienie się w lokalnej grupie działania przedstawicieli poszczególnych sektorów. Prosiłbym o wymienienie z nazwy tych dokumentów oraz datę ich przyjęcia bądź uchwalenia. Chciałbym się dowiedzieć również, czy Urząd Marszałkowski Województwa Słupskiego zaakceptował złożone przez lokalną grupę działania uzupełnienia, czy lokalna grupa działania podpisała już umowę o przyznaniu pomocy. Jeśli tak, to kiedy to się stało? Czy lokalne grupy działania, te, o których mówię, czy te nowe 11, wskazały w ostatniej kompletnej wersji swojego wniosku miejsca i terminy spotkań z mieszkańcami? Chciałbym się dowiedzieć, czy wypełnione zestawienie, czyli ten harmonogram spotkań z mieszkańcami jest załącznikiem do umowy o przyznanie pomocy. Jeśli tak, to prosiłbym o podanie miejsc i terminów tych spotkań. Szanowni Państwo, to są pytania, jak Państwo widzicie, czy słyszycie, do bólu merytoryczne. Tu nie ma kompletnie żadnej polityki. To są pytania, na które odpowiedź pozwoli nam i tym, którzy są tym zainteresowani, ocenić prawidłowość przygotowania się do tego konkursu i jego przeprowadzenia. Jeśli nie mieliby Państwo niczego do ukrycia, nie odmawialibyście odpowiedzi na te pytania, bo to są pytania, jak już powiedziałem, z gruntu merytoryczne. Do tego dochodzi niechęć i wielka obrona ze strony państwa przed przekazywaniem informacji publicznej w tym zakresie. Cóż, pozostaje mi powiedzieć to, co wynika z artykułów prasowych, z nagłówków tychże artykułów, że to wygląda, mam nadzieję, że tak jednak nie będzie, jak przygotowanie do skoku na kasę. To będzie bardzo negatywne zjawisko, jeśli nastąpi, do rozwoju naszego województwa i może stanowić śmiertelny cios w budzący się kapitał społeczny na poziomie lokalnym. Mam nadzieję, że Państwo odpowiecie na moje pytania, bo one rozwieją bardzo wiele wątpliwości tych, którzy znają się na tym temacie bardzo dobrze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie radny. Teraz pan radny Marek Mazur. Szanownych państwa radnych też prosiłabym o pewne umiarkowanie w formułowaniu wniosków, bo z wystąpienia pana radnego wynika jakby jasno, że pan radny ma pretensje do ludzi, że ludzie się zrzeszają. Ja tego nie jestem w stanie pojąć. Jakichkolwiek argumentów byśmy nie użyli w tym momencie, to argumentacja wygląda w sposób taki, przepraszam bardzo, ludzie mają prawo się zrzeszać. Ludzie mają prawo się zrzeszać i ludzie mają prawo występować o środki unijne. Proszę bardzo, pan radny Marek Mazur. Bardzo dziękuję, panie marszałku, szanowni państwo. Przyszło nam dyskutować nad bardzo ważnym tematem. To, co powiedziała pani przewodnicząca inicjatywy. Każdy ma prawo się zrzeszać i nikomu nie wolno w tej organizacji potem przeszkadzać. Bo to, co wszyscy robią, czy to te lokalne grupy działania, które powstały wcześniej, czy te, które powstały teraz, czy te, które powstaną, na pewno będą działać w imieniu swoich mieszkańców. Nie ma takiej sytuacji, żeby tam na dole ktoś chciał się podzielić. Oni będą robić dla dobra wspólnego. I naszym zadaniem jest, żeby tą sytuację wyjaśnić, a może najbardziej uspokoić, bo są pewne niepokoje. Są niepokoje, ja przejrzałem kilka informacji medialnych i między innymi, panie marszałku, tam jest taki niepokój, że jeżeli lokalna grupa działania powstanie, to ze środków unijnych na danym terenie tylko można będzie wspierać jedną z nich. A są takie przypadki, że chyba są dwie takie organizacje na jednym terenie. Stąd też, jeżeli chodzi o wnioski, moje pytanie jest tutaj do służb pana marszałka, bo chyba około 30 jest lokalnych grup działania w naszym województwie i w jakich rejonach, czy one mają różny obszar działania, gminy i międzygminy, gdzie są dwie lokalne grupy działania. No bo wtedy rzeczywiście ci działacze mają obawy, która z nich dostanie. I teraz, panie marszałku, pana jest naprawdę, proszę, rola i zadanie, żeby to tak załagodzić, żeby żadna z tych lokalnych grup działania nie została pokrzywdzona. Bo to nie prezesa, czy on jest, nie wiem, w takiej czy w takiej partii, członek zarządu, jak tutaj wymienialiśmy, w takiej czy takiej partii, to nie im zrobimy krzywdę, tylko mieszkańcom. Bo może być tak, że to będzie właśnie też szkodą mieszkańców. Nie wiem, ile jest takich, ale są, bo informacje medialne o tym mówią. I to jest ten cały niepokój, to niebezpieczeństwo. Szkoda, że państwo z lokalnych grup działania nie mogą tutaj dzisiaj wystąpić, chociaż pani przewodnicząca i pani dyrektor biura prawnego, wciąż uważam, że ten wniosek szanownego kolegi Waldka, który został przegłosowany, on nie zmienił kolejności ani punktów porządku obrad, ale zmienił treść punktu, który mówił wystąpienia przedstawicieli lokalnych grup działania. Z całym szacunkiem dla pana Marcina, ale on nie jest przedstawicielem lokalnych grup działania, chyba że jesteś gdzieś w zarządzie, to okej. Natomiast ty jesteś radnym sejmiku, działasz w imieniu społeczeństwa, w imieniu mieszkańców. Myślę, że, szanowni państwo, wystąpienie przedstawicieli lokalnych grup działania, jeszcze pani przewodnicząca, jest na to czas, żeby ich dopuścić. Naprawdę by wiele rzeczy rozwiało. Panie marszałku, ja tu deklaruję, nie znam tych państwa, ale deklaruję, że żadne z tych osób nie będzie krytycznie do pana się zwracać, bo wiedzą o tym, że potem będą chcieli pieniądze. Oni powiedzą o swoich problemach, powiedzą o niepokojach. Myśmy o tym powinni też wiedzieć, bo jeżeli dzisiaj nie dowiemy się wszystkiego, to możemy się spodziewać jakichś kolejnych, nie wiem, daj Boże, żeby nie było, żeby to wyjaśnić, skarg, protestów. I znowu będzie ktoś jeździł do Brukseli, będzie ktoś na kogoś skarżył. Wyczytałem dzisiaj przed chwilą, że na Słowacji taki podobno był problem. Gdzie zaskarżali w Komisji Europejskiej, Komisja Europejska wcofnęła te pieniądze. Po co? Zróbmy wszystko, od tego jesteśmy tutaj radnymi, żeby te sytuacje wyjaśnić, rozwiać wszelkiego rodzaju niepokoje. No, szkoda, że tak ważny temat dyskutujemy na sesji nadzwyczajnej. To powinno być przedmiotem sesji zwyczajnej. Powinniśmy temu tematowi poświęcić bardzo dużo. No ale wnioskodawcy złożyli ten temat bardzo szybko. Myśmy się dowiedzieli dopiero, a szkoda, że dopiero przedwczoraj. W związku z tym jeden dzień jest za mało, żeby
ten temat rzeczywiście przygotować, bo mogliśmy o tym wiedzieć wcześniej, mogliby wiedzieć również i mieszkańcy, i pewnie byśmy ten temat bardziej dogłębnie dzisiaj przedyskutowali. Jeszcze raz powtarzam swoje pytanie. Na te 30 czy 28 lokalnych grup działania, w których rejonach powtarzają się po dwie te lokalne grupy, po dwa stowarzyszenia, bo zapewne tam będzie, tam jest ten niepokój. I proszę pana marszałka, żeby pan dzisiaj tym ludziom, którzy przyjechali, oni przyjechali w imieniu swoich mieszkańców, żeby pan ich uspokoił i powiedział, że nie będzie uznaniowości, że jeżeli będą dwie grupy lokalnych działania, to zrobimy wszystko, żeby, nie wiem, dwie zostały razem, żeby się może połączyły, nie wiem. Bo to nie, tak jak powiedział twój kolega, nie może być w tym miejscu polityki. Absolutnie o tym nie mówimy. Musi być dobrą mieszkańców naszego regionu. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie radny. Proszę bardzo, kto z państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos w dyskusji? W jakim trybie, panie radny? Proszę bardzo, pan radny Marcin Bugajski. Proszę. Pani przewodnicząca, w trybie ad vocem, bo zrzucono mi, że nie można było się przygotować do tej sesji. No, można było, przygotowałem jest to wystąpienie, które jednak pozwolę sobie przeczytać. Szanowna pani przewodnicząca, panie marszałku, szanowni państwo radni. W związku z wykonywaniem przez samorząd województwa łódzkiego jako instytucji pośredniczącej na podstawie przepisów rozwoju lokalnych z udziałem lokalnej społeczności, zadań instytucji zarządzającej w zakresie rozwoju lokalnego skierowanego przez społeczność jako przedstawiciel łódzkiej sieci lokalnych grup działania upoważniony przez tą sieć zrzeszający ponad 17 lokalnych grup działania z województwa łódzkiego, które biorą udział w realizacji zadań z zakresu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w perspektywach finansowych 2007, 2013, 2014, 2020. Chciałbym wyrazić ogromne zaniepokojenie z istniejącą sytuacją oraz zgłosić wątpliwości łódzkiej sieci LGD co do udziału samorządu województwa łódzkiego w tworzeniu sprzyjających warunków do powstawania nowych LGD oraz udzielaniem wsparcia finansowego w ramach drugiego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania wsparcia przygotowawcze objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2016-2020. Nasze obawy podparte są obserwacją zamierzonych działań podejmowanych przez samorząd województwa łódzkiego, przedstawicieli tego samorządu, bezpośrednio pracowników odpowiedniego Departamentu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Jesteśmy posiadani dokumentacji dotyczącej powyższej sprawy, a są to m.in. dokumenty z zebrania założycielskich nowych LGD, dokumentacja z KRS oraz inne. Szanowna pani przewodnicząca, panie marszałku, do tej pory w województwie łódzkim funkcjonowało 17 lokalnych grup działania. To organizacje mające ponad 15-letni staż funkcjonowania, legitymują się wiedzą i doświadczeniem, skutecznym działaniem, brakiem przynależności do partii politycznych oraz skupiają wokół siebie wielu mieszkańców zaangażowanych w rozwój naszych małych ojczyzn. Ponadto coroczne obligatoryjne kontrole przez przewodniczący Urząd Marszałkowski również potwierdzają wysoką skuteczność, doświadczenie i transparentność naszych działań. Teatro to sprawiło, że skutecznie i z sukcesami wdrażamy lokalne strategie rozwoju na terenie województwa łódzkiego. Na potwierdzenie niniejszej tezy chciałbym dokonać krótkiego podsumowania. Chcąc zliczyć pozyskane przez LGD środki finansowe, które są skierowane na rozwój województwa, możemy powiedzieć, że to jest kwota blisko 340 milionów złotych, tylko w ramach dwóch perspektyw finansowych. Działalność LGD w województwie łódzkim to ma 1200 miejsc pracy, ponad 1000 dużych inwestycji, 2500 mniejszych projektów i działań społecznych. Szanowna pani przewodnicząca, panie marszałku, czym są lokalne grupy działania, jak powstają, co to jest inicjatywa LIDER? Lokalne grupy działania są rodzajem zrzeszenia, stowarzyszenia, partnerstwa terytorialnego, powstałego jako oddolna inicjatywa zrzeszająca przedstawicieli lokalnych organizacji sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz mieszkańców działających na rzecz lokalnej społeczności. LGD w swojej działalności stosują narzędzie LIDER. A czym ono jest? Narzędzie LIDER ma na celu włączyć mieszkańców regionów w proces oddolnego podejmowania decyzji i działań mających na celu poprawę jakości ich życia. LIDER to metoda realizowania projektów w oparciu o partnerstwo sektora publicznego, społecznego i gospodarczego z oddolnym systemem podejmowania decyzji. A jakimi cechami charakteryzuje się podejście LIDER? Oddolność, czyli szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii. Czyli wszyscy zainteresowani mogą brać udział w spotkaniach, konsultacjach, mają prawo do oddolnego podejmowania decyzji i kreowania przyszłej strategii.
Terytorialność i zintegrowanie. Lokalna strategia rozwoju jest przygotowana dla danego, spójnego obszaru. Zapewnienie zintegrowanie, czyli łączenie podmiotów, zasobów i celów. W ramach lokalnych działania współpracują są różne grupy interesu oraz podmioty reprezentujące różne grupy społeczne. Partnerstwo. Lokalna grupa działania jest jak lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą podmioty sektora publicznego, samorządy, społecznego, organizacji mieszkańcy oraz gospodarczego, czyli przedsiębiorcy z różnych środowisk z danego regionu. Czy te cechy widać w organizacjach, strukturach i działaniach istniejących 17 LGD w województwie łódzkim? Zdecydowanie tak. A czy widać je w organizacji, strukturach i działaniach nowych 11 LGD w województwie? Za chwilę postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Wracając do początku mojej wypowiedzi, jako przedstawiciel łódzkiej sieci LGD pragnę wyrazić zaniepokojenie sytuacją, która ma miejsce w województwie łódzkim oraz wyrazić nasze wątpliwości odnośnie powstawania nowych LGD w województwie łódzkim, także drugiego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania wsparcia przygotowawcze objętego PROW-em na te 2014-2020. Wśród wielu wątpliwości przede wszystkim chciałem poruszyć tematykę złamania zasad, podstawowych zasad idei i narzędzia LIDER. Wszystkie nowe LGD powstały w pierwszym kwartale 2022 roku, tuż przed ogłoszeniem drugiego naboru. Zebrania założycielskie odbyły się m.in. 1 lutego, Nasza Ziemia, 10 marca, Ziemia Tomaszowska, 7 marca, Sukces, 24 marca, Nasz Chłop od Łodzi, 12 kwietnia, Partnerstwo Trzech Powiatów. To tylko przykłady, ale żadne nowe LGD nie powstało przed 2022 rokiem. Warto w tym miejscu zauważyć, że 22 marca 2022 roku Urząd Marszałkowski ogłosił drugi nabór na wsparcie przygotowawcze. 6 kwietnia zostało umożliwione składanie wniosków o dofinansowanie. Czy w roku 2019, 2020 albo 2021 nie było potrzeby oddolnej inicjatywy społecznej utworzenia takich organizacji w regionach? Kolejnym aspektem jest brak cechy oddolności. Jak możemy odczytać na listach obecności na spotkaniach założycielskich, Ziemia Tomaszewska to 11 osób, Przyjazny Powiat to 10 osób, na Wschód od Łodzi to 10 osób, Natura 13 osób, Baszta 10 osób. To znowu tylko przykłady, ale czy 10 osób może reprezentować ogół społeczności lokalnej? No chyba nie. Samorząd, przedsiębiorców, organizacje lokalne, mieszkańców, dodatkowo nowe LGD, powiatowe, jak są nazywane w terenie, swoim działaniem chcą wypełnić obszar 2-3 powiatów, czyli średnio 10-15 lub więcej jednostek gminnych. Panie Marszałku, czy to jest wystarczająca oddolna liczebność, te 10-15 osób na zebraniu założycielskim, gdzie dokonuje się zatwierdzenia statutów w kierunku działań organizacji, wyborów, organów? A gdzie reszta mieszkańców? Nie wiedziała o spotkaniu z założycielskim? Nie została powiadomiona, nie została zaproszona. W prosty sposób, przez tajność działania w ostatniej chwili, mieszkańcy regionu zostali wyeliminowani z możliwości współtworzenia grupy, która docelowo ma sięgać po wsparcie finansowe na rozwój regionu i ten region rozwijać. Przypomnę w tym miejscu część definicji tej najważniejszej cechy lidera. Wszyscy zainteresowani mogą brać udział w spotkaniach, konsultacjach, jakie mają prawo do oddolnego podejmowania decyzji i kreowania przyszłej strategii. A jak mieli to robić, jak nie pojawiło się żadne ogłoszenie, żadne zaproszenie, żadne informacje? Kolejna cecha to terytorialność i zintegrowanie. Pani Przewodnicząca, Panie Marszałku, przypomnę definicję. Lokalna strategia rozwoju jest przygotowana dla danego spójnego obszaru. Zapewnia zintegrowanie, czyli łączenie różnych podmiotów, zasobów i celów. W ramach lokalnych grup działania spotykają różne grupy interesu, różne podmioty reprezentujące różne grupy społeczne. Szanowni Państwo, jeśli popatrzy się na mapę nowych LGD, to można by stwierdzić, że cecha terytorialności została spełniona nawet na 200%, no tylko jest pewna refleksja odnośnie podziału województwa na nowe LGD. Województwo łódzkie to 24 powiaty ogółem, w tym 3 miasta na prawach, w tym 3 miasta na prawach powiatu. To 177 mniejszych jednostek samorządu terytorialnego. Finalnie to obszar ponad 18 tysięcy km kwadratowych i prawie 2,5 miliona mieszkańców. Panie Marszałku, w jaki sposób ci ludzie, którzy teraz się nie znali, którzy nie podejmowali inicjatyw związanych z konkretnym regionem lub terenem oraz organizacje, które do tej pory nie funkcjonowały, podzielili województwo łódzkie bez zostawienia ani jednej samotnej gminy, bez nakładania na siebie obszarów poszczególnych nowych LGD? Czy odbyło się jakieś wojewódzkie spotkanie zainteresowanych? Czy może ktoś inny dokonał podziału i wskazał, jak ma wyglądać nowa struktura nowych LGD? Patrząc wstecz, kiedy tworzyły się stare LGD, po pierwsze zaczynało od małych obszarów, 2-5 samorządów lokalnych, a dopiero później dokonało rozszerzenia, powiększenia obszaru docelowo, żeby pokryć powierzchnię całego województwa,
A po drugie, proces partnerstwa, a potem rozszerzania trwa 2-3 lata. Nie ma możliwości, żeby dokonać takiego podziału województwa, jak się właśnie dokonał bez pomocy osób trzecich, koordynatora lub osób zarządzających tym procesem. I tu powróciła pierwsza cecha, oddolności. Cytowałem już słowa wójta gminy Będków, więc nie będę tego powtarzał. Odnoszą się do zintegrowania, czyli łączenia podmiotów, zasobów i celów różnych grup interesów, podmiotów reprezentujących różne grupy społeczne. Można by powiedzieć, analizując dokumentację założycielską nowych LGD, że po pierwsze, po raz kolejny złamano podstawową cechę zasady inicjatywy LIDER. Jak możemy odczytać na listach obecności, na zebraniach założycielskich uczestniczyło 11, 10 osób, 13 osób, 10 osób. To znowu przykłady, ale czy 10 osób może reprezentować ogół społeczności lokalnej, zwłaszcza w kilku powiatach? No raczej nie. Jeśli by zrobić prosty rachunek na przykładzie LGD Baszta, 10 osób zakłada nową LGD obejmującą ponad 15 małych samorządów. Czy wśród tych osób jest reprezentacja 3 obowiązkowych sektorów z każdej gminy? I tu przechodzimy do trzeciej najważniejszej cechy – partnerstwo. LGD to lokalne partnerstwo, w którego uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, sektora społecznego i sektora gospodarczego, z różnych środowisk z danego regionu. Czyli w jaki sposób 10-osobowa lub 12- czy 14-osobowa grupa jest w stanie stworzyć liderowe partnerstwo składające się z przedstawicieli wszystkich sektorów i reprezentujących wszystkie samorządy terytorialne. Kolejnym ważnym aspektem dotyczącym budowania struktury LGD jest fakt, że uczestnicy na zebraniu założycielskim spośród siebie wybierają tak ważny organ dla stowarzyszenia jak zarząd i komisję rewizyjną. Wobec powyższego w LGD Natura 12 z 13 osób uczestniczących w spotkaniu założycielskim objęło funkcję w zarządzie lub komisji rewizyjnej. Czy to jest dobra praktyka tworzenia partnerskiego stowarzyszenia? Czy to jest dobra praktyka tworzenia oddolnego stowarzyszenia? Kolejnym faktem łamania cechy i zasady partnerstwa jest udział w zebraniu założycielskim celów organach statutowych w zarządzie komisji rewizyjnej osób bezpośrednio lub pośrednio związanych z jedną partią polityczną. To nie jest partnerstwo i przypadek. Jeśli jest 7 z 10 osób uczestniczących w zebraniu założycielskim zasiada w zarządzie komisji rewizyjnej i jednocześnie są radnymi powiatu reprezentującymi jedną partię polityczną. A taka sytuacja ma miejsce w LGD Przyjazny Powiat. Takie przykłady można by mnożyć. Wystarczy spojrzeć w wyciąg KRS, czy skorzystać z zasobów internetu lub spytać mieszkańców danego regionu. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Marszałku, analizując krok po kroku proces tworzenia i rejestracji w KRS nowych lokalnych grup działania, można stwierdzić, że większość z nich posługuje się statutem i dokumentacją rejestrową, stworzoną ewidentnie jako szablon, który został udostępniony zainteresowanym. Nieliczni dokonali w tym szablonie zmian. Niektórzy nawet nie pokusili się wykasować niewypełnionych pól z dalszym wpisz nazwę LGD. Panie Marszałku, czy ten fakt nie ma znamion tego, że jedna grupa przygotowała wszystkim nowym LGD, czy jedna grupa lub jedna grupa osób, jedna osoba lub jedna grupa osób przygotowała wszystkim nowym LGD dokumentację celem ułatwienia im startu lub wykonania za nich prac. Czy możliwe jest, że jednak ktoś koordynował proces zakładania nowych grup, udostępniając wszystkim bez wyjątku wzorzec dokumentacji? W tym momencie myślę, że przedstawiłem wystarczająco wiele wątpliwości, wiele faktów świadczących o tym, że doszło do złamania podstawowych zasad z idei LIDER, która przyświeca naszemu działaniu. Oddolność, zintegrowanie, partnerstwo, te cechy w tym zaplanowanym, ustalonym ogólnym procederze przez osoby związane z jedną partią polityczną nie występują. Po prawie 20 latach funkcjonowania w Europie dobrego, skutecznego, oddolnego podejścia jest ono zlepiane wojewódzki i łódzki. Jaki cel temu przyspiesza? Chęć posiadania władzy, czy może coś innego? Nie każdy sobie spróbuje sam odpowiedzieć na to pytanie. Ale to nie wszystko. Jednym z najważniejszych aspektów, który chciałbym podjąć i omówić, jest organizacja i przeprowadzenie drugiego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania wsparcia przygotowawczego. Zapewne więcej niż 4 zdania, które usłyszeliście od pana marszałka Górczyńskiego. Jednakże zanim dokonam analizy, chciałbym się cofnąć do okresu programowania 2007-2013 i początku 2014-2020. Wszystkim było bardzo ciężko rozpocząć wdrażanie PROW i nam lokalnym grupom działania i samorządowi województwa. Razem stworzyliśmy partnerstwo i razem próbowaliśmy zrozumieć i analizować zawiłe przepisy prawa, dokumentacje, wytyczne, zasady wdrażania. Razem się szkoliliśmy i razem konsultowaliśmy i zrozumiałe procedury i razem udało się rozpocząć skuteczne wdrażanie. Razem przepchnęliśmy przez czas wdrażania i rozliczenia zadań. To był ogromny sukces. 17 organizacji
nawiązało partnerską współpracę z samorządem województwa celem skutecznej realizacji PROW. Pierwszą część kolejnego okresu również staliśmy w ramie, wspierając się wzajemnie, aż nastał czas, kiedy to partnerstwo zostało zniszczone. Pamiętamy pierwsze spotkanie LGD z przedstawicielem nowego samorządu województwa. Wszyscy obecni przedstawiciele lokalnych grup działania patrzyli na siebie z niedowierzaniem, jak bardzo można oczernić i sprowadzić do zera część pracy i trud włożony w rozwój regionu. Pomimo złego startu współpracy, powinniśmy nawiązać pozytywne relacje. Druga strona jednak pozostawała głucha. Na nic zdała się nasza inicjatywa organizacji spotkań, szkoleń, wielokrotnie zapraszaniem przedstawicieli samorządu. Na nic zdały się nasze starania. Dalej byliśmy traktowani jako niepotrzebni, niezbędni. Zero rozmowy, zero współpracy, zero partnerstwa. Czym sobie na to zasłużyliśmy? Wracając do obecnej rzeczywistości, ale pamiętając o przeszłości, warto wspomnieć, że ogłoszenie drugiego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania wsparcie przygotowawcze nie poprzedzała żadna akcja szkoleniowa i informacyjna skierowana oficjalnie do LGD. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Marszałku, w tym miejscu proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób LGD Ziemia Tomaszowska w piśmie przygotowanym 18 marca 2022 roku i złożonym do KRS 21 marca tego samego roku zwraca się z prośbą o przyspieszenie procesu rejestracji z uwagi na chęć udziału naszego stowarzyszenia w naborze o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.1 wsparcie przygotowawcze w ramach PROW na lata 2014-2020 wsparcie dla lokalnych grup działania LIDER. Przedmiotowy nabór przewidziany jest w terminie 6-29 kwietnia 2022. Czytając powyższe, można tu przypuszczać, że LGD Ziemia Tomaszowska wiedziała o terminie konkursu jeszcze przed ogłoszeniem na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Jak wiemy, wszystkie samorządy województwa łódzkiego biorą udział w konsultacjach dokumentacji związanej z każdym naborem wniosków o dofinansowanie. I również przy drugim naborze wniosków o przyznanie pomocy samorząd województwa konsultował wyżej wymienioną dokumentację. I tu się nasuwa kolejne pytanie. A czy intencją pana marszałka, składając uwagi do dokumentacji konkursowej drugiego naboru do Ministerstwa Rolnictwa o dopuszczeniu zarejestrowanych punktów w KRS było zwiększenie szansy otrzymania wsparcie dla nowo utworzonych LGD, danie więcej czasu na odpowiednie formalności w kontekście faktu, że wszystkie stare LGD posiadają wpis do KRS-u. Należy również potwierdzić, że rozporządzenie nie zawiera w tym zakresie żadnego wyjątku odniesienia dopuszczalności złożenia wniosku przez stowarzyszenie, które zostało jeszcze wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Wyjątek taki dopuszczony na poziomie instrukcji, która nie jest aktem prawnym, ma charakter wyłącznie pomocniczy, to jest ma ułatwić wnioskodawcom poprawne popełnienie wniosku. Innymi słowy, zgodnie z rozporządzeniem wsparcie jest przyznawane wyłącznie lokalnym grupom działania, a więc zarejestrowanym stowarzyszeniom. Dopuszczenie do składania wniosku przez podmioty niezarejestrowane może stanowić o nierównym traktowaniu uczestników naboru. Kolejnym ważnym aspektem są fakty dotyczące bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem i składaniem dokumentacji w drugim naborze wniosków o przyznanie pomocy przez nowe LGD oraz procedowanie tejże dokumentacji przez Urząd Marszałkowski. Analiza zresztą od załącznika, gdzie mówi instrukcja wypełnienia wniosku obowiązkowego. Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów zgodnie z procedurą przyznawania przez ARMIR wyżej wymienionej decyzji. Zarejestrowany w KRS podmiot posiadający osobowość prawną składa odpowiedni wniosek i może taką decyzję otrzymać. I tu rodzi się pytanie. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Marszałku, w jaki sposób organizacja, która nie jest zarejestrowana w KRS, mogła załączyć do wniosku załącznik obowiązkowy w postaci decyzji? W jaki sposób niezarejestrowana organizacja mogła wpisać do formularza wniosku NIP, REGON, jeszcze go nie posiadając, podobnie numer konta bankowego? Mając na uwadze wykładnię prawną, interpretację i orzeczenia, wpis numer organizacji do KRS ma charakter konstytutywny, co oznacza, że dopiero od momentu jego dokonania organizacja może zacząć działać, do którego została powołana. Odszukując definicję wpisu konstytutywnego, można odczytać. Wpis konstytutywny można inaczej nazwać prawotwórczym, stanowiącym. Wpis ten oznacza, że dokładnie wpisu do KRS tworzy stan prawny. Działanie stowarzyszenia przy zarejestrowaniu w KRS to jest działanie pewnej grupy osób, grupy nieformalnej, ale mniej podmiotów w postaci stowarzyszenia. I tu, znając status organizacji przed rejestracją, podałem pytanie, czy zgodnie z definicją grupa osób może otrzymać decyzję o wpisie producenta do ewidencji producentów? Jeśli tak, to jakie propozycje się wpisuje pod nazwą NIP, REGON, nazwa organizacji, numer konta bankowego i kto prawnie reprezentuje organizację przed uzyskaniem wpisu do KRS? Czy jest zatem możliwe,
że organizacja, która uzyskała wpis do KRS, na przykład LGD Sukces, 9 czerwca, LGD Obszar Zielonej Energii, 24 czerwca, LGD Natura, 9 czerwca, Partnerstwo Trzech Powiatów, 25 lipca, czy LGD Baszta, 5 lipca 2022 roku, otrzymała po tym terminie wyżej wymienioną decyzję i skuteczny sposób w ramach uzupełnień dołączyła odpowiedni dokument, podpisała umowę o dofinansowanie. Czyli zostały sztucznie stworzone warunki, przedłużające oceny i weryfikację wniosków, żeby nowe organizacje uzyskały odpowiednie załączniki, mając na uwadze, że 29 kwietnia skończył się nabór wniosków, a organizacja uzyskała wpis do KRS 25 lipca, stanowi to 87 dni kalendarzowych przy założeniu, że wraz z wpisem złożona dokumentacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 67 dni kalendarzowych. Przypadek. Kolejny 56, kolejny 41. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa w sprawie szczegółowych trybów przyznawania pomocy w tym działaniu wsparcia przygotowawcze mówi, w terminie miesiąca od dnia, w którym upływa termin składania wniosku o przyznanie pomocy, właściwy organ samorządu województwa wzywa wnioskodawcę do zawarcia umowy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy i porównuje wnioskodawcę od mojej przyznania pomocy w przypadku, gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy. Paragraf 14. Wyzwanie wnioskodawcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy do czasu wykonania przez wnioskodawcę tych czynności. Odnosząc się do wyżej wymienionego rozporządzenia i analizując dokumentację dostępną w KRS, możemy stwierdzić, że z pismem dnia 27 maja 2022 roku samorząd województwa łódzkiego wzywa LGD Sukces do wykonania uzupełnienia, usunięcia braków i umyłek w KRS, a także przedstawienia wyjaśnień w kwestiach braku numeru NIP, braku numeru REGON, braku numeru KRS oraz numeru identyfikującego producenta. Dodatkowo wzywa się do uzupełnienia załączników postaci, decyzji o wpisie producenta oraz do udokumentowania członkostwa i prezentacji poszczególnych sektorów. Jednocześnie organizacja otrzymuje 14 dni na złożenie uzupełnienia, czyli prawdopodobnie złożenie uzupełnienia przypada na 10 czerwca, a 13 czerwca mija ustawowy termin na podpisanie umowy. 9 czerwca ta LGD otrzymuje wpis do KRS-u i zakładając sprawność organizacji, to jest wielce prawdopodobne, że uzupełnienie składa w odpowiednim czasie i dopełnione są wszystkie formalności. Cóż, a co w przypadku LGD Obszar Zielonej Energii? Wpis do KRS 24 czerwca, Partnerstwo Trzech Powiatów 25 lipca, LGD Baszta 5 lipca. Czy nie zostały przekroczone terminy zawarte w tym rozporządzeniu? Czy samorząd województwa nie powinien poinformować wnioskodawcę o odmowie przyznania pomocy? Jedną z ostatnich kwestii, które chciałem poruszyć, jednak bardzo ważną, to rozszerzenie składu członkowskiego nowej LGD na wezwanie do uzupełnienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w temacie reprezentacji poszczególnych sektorów i obszarów poszczególnych gmin. Jak wspomniałem na początku wypowiedzi, w zebraniach założycielskich uczestniczyło niekiedy 10-12 osób, 12-14, niekiedy więcej. Przyjrzyjmy się zatem bliżej poszczególnym LGD. Obszar Zielonej Energii 19 samorządów. Wtedy potrzebne jest minimum 57 osób, a w spotkaniu założycielskim uczestniczyło 26. Wpis do KRS uzyskali 24 czerwca poprzedniego roku. LGD Natura 15 samorządów, potrzebne jest minimum 45 osób. W spotkaniu założycielskim uczestniczyło 13. Wpis do KRS-u 9 czerwca poprzedniego roku. Partnerstwo Trzech Powiatów, 25 samorządów, potrzebnych było minimum 75 osób. W spotkaniu założycielskim uczestniczyło 14 osób. Wpis do KRS 25 lipca 2022 roku. Dlaczego ilość osób, czy liczba osób, ile tak wpisu jest tak ważna? Ponieważ przez datę wpisu, jak wskazałem wcześniej, gdy organizacja nie zostanie zarejestrowana w KRS, to nie istnieje. Nie ma możliwości działania, a tym samym nie ma możliwości podejmowania uchwały dokonania rozszerzenia składu. Jak zatem wytłumaczyć fakt, że część nowych LGD, mimo braku reprezentacji, później rejestracji w KRS, podpisały umowę o dofinansowaniu? Przeoczenie, niedopatrzenie, czy tworzenie sprzyjających i nierównych warunków dla LGD startujących w konkursie? I to już na koniec, panie przewodniczący, panie marszałku. Ostatnie pytanie. Województwo łódzkie, jak wszystkie inne, otrzymało możliwość zdecydowania, czy lokalne strategie rozwoju będą mono czy wielofunduszowe. Z jednej strony jest to trudne zadanie, wymagające jeszcze większego nakładu pracy, ale z drugiej strony dające możliwość dla LGD obszaru województwa łódzkiego skorzystania z większej ilości dostępnych środków pomocowych. I pomimo zabiegu łódzkiej sieci oraz skierowania do państwa pisma Ministerstwa Rolnictwa zachęcającego do wdrożenia wielofunduszowości, samorząd województwa łódzkiego podjął decyzję, że wielofunduszowość w województwie łódzkim nie będzie dostępna.
Panie marszałku, co pana skłoniło do takiej decyzji? Jeśli działające w województwie LGD są sprawne, doświadczone, mają zasoby kadrowe i pokazują tabele, które zawsze są gotowe pokazać tabele, które pokazują ich sukcesy i są w stanie stawić czoło wyzwaniu realizacji podejścia wielofunduszowego w PROW-ie. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Marszałku, w imieniu Łódzkiej Sieci LGD zwracam się o dogłębne zbadanie sprawy i odpowiedź na zadanie pytania. Pozwoli to rozwiązać wątpliwości i uczciwie konkurencyjnie podejść do konkursu na wybór lokalnej strategii rozwoju w najbliższej przyszłości. Czyli da się przygotować do tej sesji. Dziękuję lokalnym grupom działania, że się do niej bardzo dogłębnie przygotowały. Dziękuję bardzo, Panie Radny. Dziękuję bardzo. Do Pana to ja mam, Pani Radna, nielską cierpliwość. Dobrze. Szanowni Państwo Radni, kto z Państwa Radnych chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Proszę bardzo, Pan Radny Paweł Bliźniuk. Dziękuję Pani Przewodnicząca za udzielenie mi głosu. Mam nadzieję, że również do mnie Pani Przewodnicząca będzie miała anielską cierpliwość. Szanowni Państwo, to długie, ale jakże merytoryczne i poważnie brzmiące wystąpienie Pana Radnego Bugajskiego, który przeczytał pismo od lokalnych grup działania zaniepokojonych sytuacją, prezentujące merytoryczne ujęcie kwestii proceduralnych, budzących wiele wątpliwości natury formalno-prawnej, a na pewno rzucającej cień na obiektywizm całego procesu przyznawania środków i to dużych środków publicznych, bo mówimy o środkach publicznych dzisiaj, a nie o tym, czy ktoś ma prawo się zrzeszać, czy nie. Dzisiaj chcemy i żądamy wyjaśnienia tej sprawy, bo tutaj jest taka atmosfera frywolności, uśmiechu, samozadowolenia, a tak naprawdę, Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy o tym rozmawiać w otwarty sposób. I Państwo zabronili wziąć udziału w dyskusji, w debacie przedstawicielom lokalnej społeczności, osobom, które się tym zajmują od lat, są zaniepokojone. To byłaby też znakomita okazja, żeby te kwestie ewentualnie rozstrzygnąć. No ale sam fakt, że Państwo kneblujecie usta naszym gościom, nie dopuszczając ich do głosu, również rzuca cień na całą procedurę i każe nam stawiać sobie dość konkretne pytania. W piśmie, które przytoczył Pan Przewodniczący Bugajski, jasno i wyraźnie widać, że w pierwszej połowie 2022 roku na terenie naszego województwa, jak grzyby po deszczu, wyrosły lokalne grupy działania, pełne działaczy, aktywistów jednej partii, Prawa i Sprawiedliwości, partii, która jest reprezentowana w zarządzie województwa przez marszałka i wszystkich członków zarządu, czyli większości rządzącej w naszym regionie. I grupy, które dotychczas funkcjonowały z powodzeniem, realizując różnego rodzaju przedsięwzięcia oddolne, apolitycznie, zaniepokoiły się tą sytuacją. Również opinia publiczna zaczęła stawiać głośno, jasno i wyraźnie pytania, o co w tym wszystkim chodzi. Niestety również pojawiły się głosy, mówię niestety, bo chciałbym, żeby ten cały proces był jak najbardziej transparentny, żeby nie było tych wątpliwości, które szkodzą budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w sposób oddolny, ale jednak pojawiły się w przestrzeni publicznej wątki wskazujące na inspirację ze strony marszałka, zarządu województwa co do powstawania tych lokalnych grup działań. Ja na pierwszy rzut oka, szczerze mówiąc, nie jestem w stanie w to uwierzyć, bo to byłby naprawdę skandal. Natomiast dlatego dzisiaj poprosiliśmy o tę sesję, żeby mieć możliwość wyjaśnienia i odniesienia się do tych publikacji medialnych właśnie tutaj, ponieważ nie ma chyba lepszego miejsca, żeby o takich sprawach dyskutować, jak sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego. Dlatego uważam, że tutaj też podpisuję się pod słowami Pana Przewodniczącego Mazura, może jakaś refleksja i możliwość dopuszczenia naszych szanownych gości do głosu w tym miejscu mogła być jeszcze raz zważona i Szanowni Państwo byście zreflektowali, tak żeby wyjaśnić raz na zawsze tę sprawę. Niestety, jeżeli ta sprawa nie zostanie wyjaśniona, jeżeli nie będzie odpowiedzi na te pytania, które chociażby i te wątpliwości pojawiły się w piśmie, ale także w publikacjach prasowych, które szkodzą naszemu wizerunkowi jako województwa łódzkiego,
no to po tej sesji pozostaniemy jeszcze z większymi wątpliwościami. Pojawiają się kolejne znaki zapytania. Dlaczego państwo nie chcecie tego raz na zawsze wyjaśnić, przeciąć tutaj na sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego, otwarcie wyjaśnić te wszystkie wątpliwości proceduralne, no bo one wymagają wyjaśnienia i jako radni zobowiązujemy się do tego, żeby reprezentować interes całej społeczności naszego województwa. Jeżeli pojawiają się wątpliwości, to możemy tutaj o nich rozmawiać, dyskutować i spróbować je wspólnie wyjaśnić. Myślę, że też to jest w interesie pana marszałka i zarządu województwa, żeby takich wątpliwości po prostu nie było. No. Więc dziwię się tej lakonicznej informacji ze strony zarządu. Mam nadzieję, że jeszcze ktoś z państwa, z panów zasiadających w zarządzie odniesie się do tych wątpliwości, które zostały zaprezentowane przez przewodniczącego Bugajskiego, który odczytał bardzo długie, ale rzeczowe, merytoryczne i absolutnie obiektywne spojrzenie na stan rzeczy. Więc mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj poznamy informacje i będziemy mogli zapoznać się, nie tylko my, ale opinia publiczna, z wyjaśnieniami, tak żeby raz na zawsze wyjaśnić tę sprawę, no bo jeżeli nie, to będziemy musieli szukać innych sposobności, żeby móc tę sprawę wyjaśnić, ponieważ te znaki zapytania, te pytania absolutnie wymagają odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie radny. Czy ktoś z państwa radnych? Szanowni państwo, odpowiedź na pytania proszę dyrektora departamentu, panią dyrektor Edytę Michalską. Proszę bardzo pani dyrektor. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo. Pani dyrektor, proszę głośniej. Głośniej? Tak. Szanowni państwo radni. Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym temacie weryfikował wnioski na podstawie rozporządzenia ministra dotyczącego wsparcia przygotowczego, jak również ustawy o lokalnej strategii. Jeśli chodzi o zweryfikowanie wniosków, zostały one zweryfikowane, tak jak powiedział pan marszałek Górczyński, wszystkie 28 zgłoszonych pozytywnie. Departament skupiał się na warunkach ustawowych i one zostały spełnione. Te, które należało uzupełnić, więc w toku również przedstawionych przepisów braki formalne i oczywiste omyłki, które się pojawiały w wnioskach, również zostały usunięte. Jeżeli chodzi o fakt rejestracji w KRS-ie, szanowni państwo, również w porozumieniu z instytucją zarządzającą, czyli Ministerstwem Rozwoju Wsi, i również agencją, która deleguje nam te zadania, czyli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przyjęte zostało, co również jest zgodne z rozporządzeniem ministra, w artykule, w paragrafie 2, gdzie mówi się, że pomoc przyznaje się na operacje w ramach tych poddziałań, czyli przyznaje się, czyli wtedy musi być osobowość prawna, tak? Nie na dzień złożenia wniosku, tylko na dzień podpisania umowy. I tak też się stało, szanowni państwo. Wszystkie umowy zostały podpisane ze stowarzyszeniami, które posiadają osobowość prawną. Jeśli chodzi o te wszystkie pytania, które tutaj pan radny Bugajski zadał, one są w toku postępowania administracyjnego, więc myślę, że po jego zakończeniu niezbędnie zostaną odpowiedzi udzielone. Z mojej strony myślę, że to wszystko, ponieważ jesteśmy na etapie wsparcia przygotowawczego, gdzie wszystkie stowarzyszenia ubiegające się o tą pomoc zostały rozpatrzone, te wnioski pozytywnie. Jeśli chodzi jeszcze jedno o spójność terytorialną i o tą wielokrotność tych grup, też został spełniony w toku tego procesu warunek spójności terytorialnej. Nie wykluczają się grupy. Owszem, są powielane na danych terenach, ale no szanowni państwo, przed nami konkurs, który rozstrzygnie tę kwestię. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, pan radny Paweł Bliźniuk. Oczywiście, że może pan z miejsca, jak pan radny sobie życzy. Ja chciałem tylko w nawiązaniu do wypowiedzi pani dyrektor, jeżeli mogę poprosić, taką prośbę mam, bo pani dyrektor powiedziała, że odpowiedzi na pytania, które zostały przedstawione w piśmie odczytanym przez przewodniczącego Bugajskiego, no, będą udzielone. Czy ja mógłbym również otrzymać odpowiedź na te pytania drogą mailową? Czy mogę o taką prośbę złożyć tutaj i czy mógłbym też? No oczywiście w przewidzianym przez procedury terminie. Proszę bardzo, pani dyrektor. A
oczywista oczywistość. Szanowni Państwo, ta kwestia tych pytań jest skierowana w tej chwili do sądu, więc po zakończeniu postępowania administracyjnego, w momencie, kiedy będzie już jasna odpowiedź, my ją również przekażemy. Dziękuję bardzo. Czekamy na rozstrzygnięcie. Dziękuję bardzo, Pani Dyrektor. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos w tym punkcie? Szanowni Państwo, Państwo parlamentarzyści na dzisiejszej sesji są nieobecni, pewnie ze względu na to, że trwają obrady Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem w tym punkcie zamykam dyskusję. Przechodzimy do punktu 4 dzisiejszych obrad. To jest informacja Marszałka Województwa Łódzkiego na temat czasu trwania umowy najmu Szpitala Wojewódzkiego imienia prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego z niepublicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii NAFIS SA. Proszę bardzo, pan marszałek Piotr Adamczyk. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, temat tego punktu dotyczy czasu trwania umowy najmu między Szpitalem Wojewódzkim a NZOS Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii. Panie marszałku, proszę poczekać chwilkę, bo tu Państwo wychodzą z sali, nie słychać Pana. Nie, po prostu dbajmy też o własne. Proszę bardzo, Pan marszałek Piotr Adamczyk. Proszę bardzo, Panie marszałku. Tak jak wspomniałem na początku, temat naszego punktu brzmi informacja marszałka na temat czasu trwania umowy między dwoma podmiotami, już w skrócie mówiąc. Dlatego pozwoliłem sobie tutaj spisać i przedstawię za chwilę Państwu tę informację. Otóż pierwsza umowa była podpisana 20 listopada 2007 roku. Szpital w Sieradzu zawarł umowę o dzierżawę pomieszczeń o łącznej powierzchni 769,6 metra kwadratowego. Zlokalizowanych na terenie szpitala przy ulicy Armii Krajowej 7. Dzierżawcą została wówczas firma American Heart of Poland, spółka ZAO z siedzibą w Ustroniu. Później nastąpiła w trakcie trwania tej umowy cesja na rzecz firmy NAFIS. Umowa była podpisana na okres 10-letni od 20 listopada 2007 roku do dnia 30 listopada 2017 roku. Po upływie tego okresu kolejna umowa była zawarta 23 sierpnia 2017 roku. Szpital w Sieradzu zawarł umowę dzierżawy pomieszczeń również o powierzchni 769,6 metra kwadratowego. Tym razem dzierżawcą został NAFIS SA z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Murnej 3A/2. Umowa zawarta została na okres 4 lat od 1 grudnia 2017 roku do 30 listopada 2021 roku. I kolejna umowa została zawarta 29 listopada 2021 roku. Szpital Sieradz zawarł kolejną umowę na umowę najmu pomieszczeń o łącznej powierzchni 769,6. Dzierżawcą został NAFIS SA z siedzibą w Poznaniu i umowa ta obejmowała okres 1 roku, to jest od 1 grudnia 2021 do 30 listopada 2022. Kolejne postępowanie zostało ogłoszone 21 października 2022 roku. Postępowanie przetargowe znowuż na najem powierzchni na okres 13 miesięcy. Termin upłynął składania ofert 16 listopada 2022 roku. Jedyną ofertę, która złożyła przetargu, była oferta American Heart of Poland, ale tutaj nie jest na to, ta oferta nie została złożona na cały okres, tylko na okres 3 miesięcy. I taka umowa 28 listopada szpital podpisał właśnie z tą firmą, która złożyła ofertę. Właśnie na okres tych 3 miesięcy, ten okres upływa w dniu 28 lutego 2023 roku. Ale nie czekając, oczywiście kolejny przetarg rozpisał szpital 29 grudnia 2022 roku. To postępowanie trwa, składanie ofert jest do 20 stycznia 2023 roku. Również szpital próbuje wydzierżawić te pomieszczenia.
No, znowuż na rok, to jest od stycznia, od 1 marca 2023 do 28 lutego 2024. Wszystkie te umowy wcześniejsze były zawierane w trybie rozpisania przetargu, no i również teraz te przetargi, które były rozpisywane, był wcześniejszy i obecnie trwający również, to są właśnie w tej formie przetargu. Także tak się przedstawia no, odpowiedź na to pytanie odnośnie czasu trwania umowy najmu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, w imieniu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej pan radny Witold Stępień. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, Panie Marszałku, Szanowni Radni. W imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej chciałem podkreślić wagę tego tematu, o którym rozmawiamy. Docierają do nas stanowiska i interwencje od samorządów lokalnych, sieradzkiego, zduńskowolskiego, od samorządów miejskich, powiatowych. Mamy też komunikację z przedstawicielami mieszkańców, których ta obecna sytuacja silnie zaniepokoiła. Nie czują się bezpiecznie, jeśli chodzi o ochronę swojego zdrowia, o ochronę zdrowia rodzin. Nie mają pewności, czy te usługi będą świadczone na najwyższym poziomie. Z tych dotychczasowych 14 lat współpracy z podmiotem niepublicznym mają dobre doświadczenia, jeśli chodzi o dostępność, o jakość wykonywania tych usług. I chcielibyśmy w imieniu tych mieszkańców, w imieniu samorządów wystąpić o precyzyjną informację co do zamiaru i Szpitala Sieradzkiego i Zarządu Województwa, jeśli chodzi o kontynuowanie działalności w obszarze kardiologii interwencyjnej i sposób tego kontynuowania. Dzisiejsza sytuacja, ta zmiana, jeśli chodzi o długość zawieranych umów wśród społeczności, właśnie wywołuje ten niepokój. Chcielibyśmy, aby została udzielona publicznie informacja na ten temat i odpowiedzi na pytania, które nasuwają się w tej sytuacji, nasuwają się lokalnym samorządom, nasuwają się również mieszkańcom. Pozwolę sobie sformułować kilka z tych pytań, na które odpowiedź powinna dać jasność w sprawie sytuacji obecnej, jak i planowanych przyszłych działań. Chcielibyśmy zapytać o to, dlaczego w końcu 2021 roku podpisana umowa z podmiotem zewnętrznym została zawarta tylko na okres 12 miesięcy. Zgoda na taką umowę została potwierdzona przez Zarząd Województwa. Chcielibyśmy usłyszeć, jakie było uzasadnienie dla tego stosunkowo krótkiego 12-miesięcznego czasu trwania umowy i czy takie uzasadnienie było przedstawiane również przystępującym do tego przetargu, przystępującemu podmiotowi. Odpowiedź na drugie pytanie dotyczące okresów, na które zawierane były poprzednie umowy, została przez pana marszałka udzielona. Ta pierwsza 10-letnia umowa to była pewnie zachęta do tego, żeby tą inwestycję i modernizacyjną, i sprzętową
przez podmiot zewnętrzny wykonać, ale też była w tym okresie w 2007 roku gwarancją tego, że wyspecjalizowany podmiot dysponujący sprzętem wchodząc do Sieradza gwarantował odpowiednią jakość wykonywania tych usług, a takie działania nie były wtedy w zakresie i w dysponowaniu potencjałem przez publiczną służbę zdrowia w naszym regionie. Nie tylko takie rozwiązania były przyjmowane w całej Polsce. Chcielibyśmy uzyskać odpowiedź na pytanie, czy w okresie poprzedzającym bezpośrednio podpisanie tej rocznej umowy, czy bezpośrednio po jej podpisaniu szpital przewidywał podjęcie działalności w obszarze kardiologii interwencyjnej we własnym zakresie. Czy podejmowane były w związku z tym uchwały, decyzje o tym samodzielnym wykonywaniu przez szpital, czy to były decyzje dyrekcji szpitala, rady społecznej, czy zarządu województwa. Chcielibyśmy też poznać odpowiedź na temat procesu planowania, czy ewentualnego planowania właśnie tego rozwiązania uruchomienia własnej kardiologii interwencyjnej. Chodzi o koszty finansowe remontów, zakupu wyposażenia, czy szacowane były przychody z ewentualnego kontraktu NFZ na tą działalność, czy planowane było i przewidywane pokrywanie kosztów pracowniczych, utrzymania tego sprzętu, zakupu materiałów eksploatacyjnych i temu podobne. Czy szacowano również, podejmując te działania i decyzje, czas przeprowadzenia ewentualnej adaptacji pomieszczeń, zakupu, uruchomienia sprzętu, pozyskania i zatrudnienia wysokofachowego personelu. Czy w tym okresie ostatnich 12 miesięcy do listopada 2022 roku, czyli w okresie końcówki roku 2021 i w całym 2022 były podejmowane jakieś działania, by szpital mógł zrealizować ten ewentualny plan samodzielnej działalności w obszarze kardiologii interwencyjnej. Myślę tutaj o przygotowaniu koncepcji, planu rzeczowo-finansowego, projektów budowlanych, zamówień na wyposażenie, planu zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry. I również pytanie, czy te prace planistyczne i projektowe pozwalają ocenić termin realizacji kolejnych elementów i finalny termin uruchomienia przez szpital własnego oddziału. To pytanie w kontekście obowiązującej umowy w przypadku, kiedy ona będzie się zamykała do 27 lutego, to pytanie o to, co działa, co dalej, czy będzie zapewniona ciągłość w obszarze kardiologii interwencyjnej, czy też może nastąpić przerwa w dostępie do świadczeń dla mieszkańców Sieradza i sąsiednich 5 powiatów. Czy rozważana jest w tym krytycznym terminie po 27 lutego działanie związane z uruchamianiem przez szpital możliwych do realizowania właśnie przez szpital działań obok interwencyjnej kardiologii, na przykład prowadzona przez ten podmiot zewnętrzny przychodnia kardiologiczna, diagnostyka i temu podobne działania
umożliwiające właśnie ciągłość, chociażby w tym ograniczonym zakresie. Pytanie też kolejne dotyczy tego, czy rozważana jest współpraca z innymi szpitalami wojewódzkimi w tym obszarze kardiologii interwencyjnej, która jest chociażby prowadzona w szpitalu Kopernika, w szpitalu Biegańskiego czy innych ośrodkach niezwiązanych bezpośrednio z województwem, choćby na terenie Łodzi. Rodzi się pytanie o dedykowany transport kardiologiczny, który ten czas istotny dla pacjenta skracałby do minimum. I wreszcie ostatnie pytanie dotyczy oceny dyrekcji szpitala, oceny samorządu województwa co do trwającego obecnie przetargu, jak rozumiem, rozmów z podmiotem zewnętrznym, które mogłyby przyjąć kontynuację prowadzonych działań przez okres choćby 2 czy 3 lat, który każdemu wykonawcy dawałby pewną gwarancję ciągłości działania i zwrotu kosztów. Chcieliśmy prosić o szeroką informację, odpowiedź na te pytania. Chcielibyśmy, żeby komunikat wynikający z dzisiejszej sesji i z tej informacji dla nas radnych dawał gwarancję mieszkańcom regionu sieradzkiego na dostęp do świadczeń ratujących zdrowie i życie, świadczeń o wysokiej jakości i dawał im przekonanie o w pełni bezpiecznej opiece zdrowotnej dla nich samych i dla ich rodzin. Prosimy o odpowiedzi na te pytania, o uspokojenie nastrojów związanych z obecną sytuacją, o określenie perspektywy, na co mogą liczyć mieszkańcy regionu sieradzkiego i w jaki sposób może być jak najpełniej zabezpieczony ich interes zdrowotny. Dziękuję. Pozwolę sobie przekazać na ręce pani przewodniczącej tą listę pytań, by ułatwić precyzyjny komunikat w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie radny. Proszę bardzo, pan radny Marcin Bugajski. Pani przewodnicząca, panie marszałku, szanowni państwo radni. Dziękując panu marszałkowi Stępniowi za bardzo merytoryczną i konkretną wypowiedź, chciałbym uzupełnić tylko o jedną sprawę i jedną rzecz podkreślić. Jeden z podstawowych problemów, który dotyka samorządy i społeczności lokalne w Sieradzu, Zduńskiej Woli, Poddębicach i okolicznych powiatach, jest to, że brak jest bardzo jasnego, konkretnego komunikatu odnośnie planów, jakie są związane z istnieniem kardiologii w tej czy innej formie w szpitalu w Sieradzu. Myślę, że w sprawach życia i zdrowia ta komunikacja musi być bardzo jasna, bo te sprawy bardzo obchodzą naszych mieszkańców. Dlatego tak bardzo kluczowe jest to, żeby podczas tej sesji, korzystając z obecności mediów, przekazać mieszkańcom tego regionu odpowiedzi na pytania. Z mojego punktu widzenia istnienie kardiologii zarówno w Wieluniu, jak i w Sieradzu to nie jest zły pomysł. Nie ma w tym zakresie wątpliwości, ale nie może być takiej sytuacji, w której zmiany organizacyjne wprowadzone w pewnym chaosie doprowadzą do przerwy w świadczeniu usług w tym zakresie, bo to jest zbyt ważna sprawa, kluczowa i dotycząca życia i zdrowia mieszkańców, aby można było do tego dopuścić. A na razie wygląda na to,
że nie ma realnych pomysłów, aby powiedzmy na zakładkę weszła nowa forma świadczenia tych usług. Mówimy o życiu i zdrowiu mieszkańców, mówimy o sytuacjach, w których ktoś, kto będzie miał zawał, będzie jechał, nie wiem, półtorej godziny do szpitala. To jest nieakceptowalne, zwłaszcza, że dzisiaj istnieją rozwiązania, które nie doprowadzają do takiej sytuacji. To ważna sprawa, warto o niej mówić, warto ją rozstrzygać. I myślę, że warto by zastanowić się nad tym, aby ten okres przejściowy był dłuższy, tak aby ta firma, która tam dzisiaj funkcjonuje, mogła funkcjonować dalej i w tym czasie można robić wszystko, byleby to się zazębiało. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Jolanta Ziembak-Zik. Pani przewodnicząca, panie marszałku, padło tutaj dzisiaj już wiele słów i tak naprawdę nie chciałabym ich powielać, ale jestem mieszkanką powiatu zduńskowolskiego i myślę, że wszyscy mieszkańcy z naszego powiatu, ale też powiatów sąsiednich, powiatu sieradzkiego, łaskiego, są żywo i zainteresowani losem kardiologii inwazyjnej w sieradzkim szpitalu. To nie jest kwestia tego, czy będzie jedna firma, czy druga, czy szpital. Chodzi o to, żeby ta usługa była zapewniona, bo myślę, że każdy w naszej rodzinie miał, ma lub będzie miał osobę, która może spotkać się z problemem swojego zdrowia. I wiemy, że akurat w sytuacji zawału i innych problemów sercowych ta interwencja jest bardzo ważna i tutaj czas tej interwencji też jest bardzo ważny. Myślę, że pan marszałek Witold Stępień tutaj wyczerpał katalog pytań. Ja tylko chciałam podkreślić, że w listopadzie złożyłam interpelację w tej sprawie, gdzie jednym z pytań właśnie była kwestia tego, co szpital zrobił do tej pory, wiedząc, że jedna umowa była na rok, potem firma podpisała umowę tylko na 3 miesiące. Czyli co szpital zrobił do tej pory, żeby ten oddział utworzyć? Nie dostałam odpowiedzi na to pytanie. To pytanie zostało przemilczane. Dlatego myślę, że dla nas jest bardzo ważne, jakie kroki zostały podjęte, żeby kardiologia inwazyjna w sieradzkim szpitalu miała ciągłość. To jest kluczowe. Przejrzałam stronę naszej spółki Inwestycje Medyczne, sieradzkiego szpitala. Nie widziałam, żeby był ogłoszony tam przetarg na zakup sprzętu. Wiem, że nie toczą się tam żadne prace w tym kierunku remontowe. Dlatego mam pytanie do pana marszałka, co się dzieje w tej kwestii. Również mam pytanie, jakie były przychody z dzierżawy tych pomieszczeń przez spółkę i jaka jest kalkulacja przychodów, jeśli szpital sieradzki, jeśli jest taki zamysł, miałby ten oddział prowadzić sam. Myślę, że jest to informacja ważna nie tylko dla mnie, radnych, ale przede wszystkim dla mieszkańców powiatów, które są w obrębie działania właśnie tego oddziału. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Proszę bardzo, pani dyrektor Magdalena Mroźk. Dobrze, pan marszałek Piotr Adamczyk. Ja patrzyłam, panie marszałku, i proszę? Widziałam, że się pan zgłaszał. Okay. Ja zacznę, a później rzeczywiście oddam też głos pani dyrektor Mrozik. Szanowni państwo, sporo pytań, ale część z tych pytań jednak wynika, wydaje mi się, że z braku wiedzy, z braku też zrozumienia pewnych kwestii. Po pierwsze, kwestia tego, dlaczego na rok. No, a dlaczego za czasów pana marszałka Stępnia zmniejszono też w takim razie z 10 do 4? No taka była decyzja. Tutaj też jest decyzja, że na rok. Ale proszę państwa, nawet na ten rok nie udało się szpitalowi, bo jest tylko oferta na 3 miesiące złożona i to wszyscy już chyba państwo też wiecie. Jest kolejne postępowanie konkursowe czy przetargowe rozpisane? No jest łącznie, można powiedzieć, na rok plus te 3 miesiące, które zostało wydłużone, to jest 15 miesięcy łącznego funkcjonowania tego, który wynajmie, który tą powierzchnię będzie chciał wynająć. No i właśnie, kto będzie chciał?
Ja bym chciał do Państwa, do mieszkańców również zaapelować, żebyście również przyczynili się do tego, żeby ten dzierżawca się zgłosił. No nam zależy na tym, aby się zgłosił, bo przecież po to są rozpisywane te przetargi. No, może lokalna społeczność ma taką siłę przekonywania, żeby ten czy inny, ja nie mogę powiedzieć, że to musi, może być ten, bo ten przetarg jest otwarty. Ale apeluję do Państwa, włączcie się w to. Wy chcecie tylko od nas, natomiast sami z siebie nie. Apeluję do Was, żebyście naprawdę sprawili, żeby ten oferent złożył ofertę na cały ten okres, który my chcemy wydzierżawić pomieszczenia. Mówię my, ale tak naprawdę tutaj chodzi oczywiście o szpital. Także proszę bardzo. Drugie niezrozumienie. Otóż mówimy o firmie Nafis, która ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń kardiologii inwazyjnej. Ale na jaki obszar? Bo tutaj wydaje mi się, że jest kolejne nieporozumienie. Otóż obszar, na którym funkcjonuje i na którym ma zawarte umowę firma Nafis, to nie jest duńska wola, pani radna. To są trzy powiaty: sieradzki, wieluński i wieruszowski. I na tym terenie pacjenci oczywiście mogą przyjechać z całej Polski. Z całej Polski. To może i do Łodzi przyjechać pacjent, może przyjechać i gdziekolwiek. Natomiast obszar, na który jest zawarta umowa, to są te trzy powiaty. Żebyśmy tutaj mieli jasność. I teraz kwestia tego, jakie są plany. Kilka słów. Rzeczywiście szpital ma plan, żeby we własnym zakresie realizować na bazie oddziału, który już ma i później zawrzeć rzeczywiście też umowę stosowną z NFZ-em, realizować ten zakres usług. Dotarły do nas informacje, że firma Nafis przenieść się chce do Wielunia, do szpitala w Wieluniu. Czyli na terenie tych trzech powiatów, których i tak dzisiaj obsługuje. Ma zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oczywiście może funkcjonować też tam. Więc gdyby się tak zadziało, że szpital otworzy ten również oddział we własnym zakresie, to doprowadzimy do sytuacji, kiedy zwiększy się dostępność do realizacji świadczeń na tym terenie. Na terenie tych trzech powiatów, które dzisiaj świadczy tylko jeden świadczeniodawca. Tak czy nie? No czy tego Państwo chcecie, czy też chcecie tylko, żeby jeden realizował te usługi? Nie słyszę. No Pan Radny Bugajski, szacun, rzeczywiście zgadzam się z tym, że dobrze jest to, żeby w dwóch miejscach na terenie trzech powiatów były realizowane te usługi. Z tą wypowiedzią absolutnie nawet się zgadzam. Myślę, że ta część wypowiedzi była bardzo, bardzo dobra. Myślę, że mieszkańcom ta informacja też się należy, że poprawa dostępności do realizowanych świadczeń na terenie, który jest dzisiaj objęty tym obszarem, chyba jest czymś pozytywnym. Chyba, że się mylę. Chyba nie, bo nie widzę nikogo odważnego, który by powiedział, że jednak nie mam racji. Poproszę panią dyrektor o też pytania takie, odpowiedź na te pytania takie techniczne, dotyczące kosztów i tak dalej. To tych pytań było dość sporo, nie nadążyłem nawet sobie ich notować, ale myślę, że pani dyrektor odpowie, a jeśli nie, no to oczywiście odniesiemy się na piśmie w odpowiedzi. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Proszę bardzo, pani dyrektor Magdalena Mrośka. Dobrze, spokojnie, nie tak nerwowo. Dobrze, szanowni państwo. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, szanowny panie marszałku, szanowni państwo. Zaczynając od początku, to co zresztą już wybrzmiało, to co padło, to faktycznie sama firma zadecydowała, składając ofertę na postępowanie ogłoszone na wynajem powierzchni, przez jaki okres czasu chce świadczyć usługi medyczne w szpitalu w Sieradzu. Szpital ogłosił przecież postępowanie na okres 13 miesięcy,
analogicznie do umowy poprzedniej. Wówczas nie budziło to żadnego niepokoju, nie było z tego powodu zapytań. Firma przystąpiła do postępowania ogłoszonego przez ówczesną dyrekcję. Ale to firma zadecydowała, że jest zainteresowana wydzierżawieniem przez okres kolejnych 3 miesięcy, a nie przez ten czas zaproponowany przez szpital w postępowaniu. Stąd też szpital w trosce, w poczuciu o odpowiedzialność za bezpieczeństwo pacjentów ogłosił kolejne postępowanie, znów na okres 12 miesięcy. Tutaj czekamy z terminem składania ofert do stycznia bieżącego roku. Przed szpitalem, przed samorządem województwa rzeczywiście duże wyzwanie, aby odtworzyć działalność w tym zakresie. Stąd też w poczuciu troski o bezpieczeństwo już podejmowane są wysiłki związane z przygotowaniem odpowiednich zasobów lokalowych, sprzętowych, kadrowych. Padały pytania o zakup sprzętu. Procedury muszą trwać. To jest opracowanie odpowiedniej specyfikacji opisu przedmiotu zamówienia. To jest znalezienie jak najwłaściwszej lokalizacji dla pracowni hemodynamiki, tak żeby zachować ciąg zdarzeń medycznych. Od przyjęcia na SOR poprzez stół hemodynamiczny, kończywszy na oddziale intensywnego nadzoru kardiologicznego, który jest nieodzowny dla realizacji świadczeń ostrych, czy wreszcie oddział kardiologiczny, oddział zachowawczy. To się nie dzieje, Szanowni Państwo, z dnia na dzień. No niestety zdrowie, ratowanie zdrowia, tworzenie placówek to nie jest sytuacja taka ad hoc, którą bez odpowiedniego przemyślenia, pozwoleń, dokumentacji można w trybie natychmiastowym, pilnym przeprowadzić. Choć i tak uważam, że czas, który upłynął od informacji, że firma jest zainteresowana krótszym wydzierżawieniem powierzchni niż sama oferta szpitala, jest czasem niestraconym, w którym zostało wykonanych wiele czynności niezbędnych do uruchomienia działalności. Jak chociażby to, że od 1 lutego zatrudniony jest wysokiej klasy specjalista hemodynamista. Rozpocznie się już realizacja części procedur i nie ustajemy w dalszych wysiłkach, żeby przede wszystkim zabezpieczyć, zagwarantować bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Podkreślana była kwestia, czy szpital skalkulował przychody, określił już koszty. Szanowni Państwo, ja myślę, że nie ma to żadnego znaczenia dla realizacji świadczeń. My nie będziemy w przypadku właśnie ratowania życia, ostrych zespołów, które będą leczone, zawału, rozpatrywać tego w kategoriach finansowych. Nie chcę brutalnie powiedzieć, skoro firmom zewnętrznym opłaca się tego typu działalność, to dlaczego ma nie opłacać się jednostce publicznej, jeżeli już wchodzimy na taki ten grunt, którego ja bardzo nie lubię, grunt przedkładania finansowania ponad ratowanie zdrowia. Podkreślę, od 1 lutego szpital będzie realizował cały katalog nowych procedur kardiologicznych. Pełen zakres będzie po zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego, jak chociażby angiografu. Podkreślę też, że pacjent w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego nie będzie pozostawiony sam sobie. Wiemy doskonale, że wybieramy, gdy się z nami coś dzieje w domu, wybieramy numer alarmowy, wezwany zespół ratownictwa medycznego przewiezie do podmiotu, do najbliższego podmiotu wyspecjalizowanego w udzielaniu świadczeń w danym zakresie. Zadania zespołu ratownictwa medycznego reguluje odrębna ustawa. Myślę, że no tutaj to też nie jest czas na roztrząsanie tego. W przypadku z kolei pogorszenia stanu zdrowia w szpitalu jest zapewniony odpowiedni transport międzyszpitalniany.
Przecież często się dzieje tak, że dochodzi do zawałów czy innej niewydolności oddechowej w szpitalach, które nie mają swoich pracowni, które nie mają stołów hemodynamicznych. Wtedy właśnie od tego jest i ratownictwo medyczne, i transport międzyszpitalniany, żeby takiego pacjenta jak najszybciej przewieźć do jednostki, która specjalizuje się chociażby w zawałach mięśnia sercowego. W przypadku, jeżeli pacjent trafia na SOR, też następuje natychmiastowa pomoc przewiezienia do wysokospecjalistycznego ośrodka. Tu o kontrakcie, że jest on troszeczkę na inny obszar, pan marszałek Adamczyk już powiedział i stąd też właśnie, biorąc pod uwagę te zadania ratownictwa medycznego, dlatego pacjenci ze Zduńskiej Woli nie są przewiezieni do szpitala w Bełchatowie, tylko przewiezieni do szpitala w Sieradzu, bo jest zachowana zasada bliskości zgodnie z zadaniami ratownictwa medycznego. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby to odbywało się tak jak do tej pory. Szanowni Państwo, ja chcę Państwu podkreślić jedną rzecz, o której też nie mówi się i być może też nie wszyscy o tym wiedzą, że zakres świadczeń, które realizuje w tej chwili szpital w Sieradzu dla firmy zewnętrznej jest ogromny i naprawdę niezwykle pomocny, jeżeli chodzi o opiekę nad pacjentem. Oprócz dzierżawy powierzchni, szpital udostępnia firmie możliwość przyjęć na oddział intensywnej terapii medycznej. O ile i na ten oddział trafiają też pacjenci z AHP czy z NAFIS-u, o ile wymagają intensywnej opieki po pobycie właśnie w NAFIS-ie. Szpital realizuje dodatkowe świadczenia. Ja pozwolę sobie tutaj przytoczyć, bo to jest bardzo ważne. W zakresie konsultacji psychiatrycznych, diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej, diagnostyki endoskopowej, kardiologicznej, obrazowej, histopatologicznej, zamawiania, wydawania preparatów krwi, usług cateringowych, napraw instalacji, obsługi dystrybucji tlenu medycznego, przechowywania zwłok w chłodni, usług sterylizacji. A więc, Szanowni Państwo, zakres zawartych umów świadczy o tym, że po stronie szpitala, niejako na barkach szpitala, leży cały zakres świadczeń medycznych towarzyszących. A więc sami Państwo widzicie, jak szpital w Sieradzu jest przygotowany doskonale już w tej chwili do opieki nad pacjentem, nazwijmy to intensywnym, czy pacjentem z powikłaniami, czy pacjentem z zawałem. Nie wiem, czy wyczerpałam już takie najważniejsze, czy rozważana jest współpraca z innymi szpitalami? Takie też padło pytanie. Tak, oczywiście, bo przystępując do kontraktu trzeba chociażby mieć zawartą umowę w zakresie kardiochirurgii. Więc jak najbardziej będziemy również korzystali, jeżeli będzie taka potrzeba dla pacjentów z oddziału kardiochirurgii szpitala Biedeńskiego. Zgadzamy się z tym, że bezwarunkowo nie można dopuścić do zaprzestania świadczeń i wszystkie działania, które są prowadzone właśnie do tego zmierzają. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Marcin Bugajski. Pani Przewodnicząca, Panie Marszałku, Szanowni Państwo Radni. Po pierwsze chciałbym zacytować klasyka. Obawiam się Greków, nawet gdy przynoszą dary. Kiedy Pan Marszałek Adamczyk zaczął mnie chwalić, to nie jest dobrze. Odnosząc się do chyba humorystycznego pomysłu, żeby to lokalna społeczność szukała wynajmującego pomieszczenia na potrzeby oddziału kardiologii, to chciałem powiedzieć, że może jakiś konkurs do wicemarszałka zrobimy, to będzie prosi znaleźć kogoś, kto będzie skuteczniejszy w poszukiwaniu, bo to jest równie humorystyczne. Szkoda tylko, że mówimy o życiu i zdrowiu ludzi, co już śmieszne nie jest. Cieszę się, że Państwo podejmujecie działania, aby
nie nastąpiła przerwa w świadczeniu usług, tylko nie zgadza się absolutnie ze stwierdzeniem, że to już. Powiedziałbym raczej, że dopiero. Zwłaszcza, że skoro ogłosiliście Państwo przetarg na tak krótki okres i można było się spodziewać, że nikt się do niego nie zgłosi, bo to trzeba było rok temu wykonywać czynności, aby ta ciągłość była zachowana. Cieszę się bardzo, że jeśli ktoś będzie miał zawał, to będzie wieziony do najbliższego ośrodka. Jak on będzie 200 km od niego, to dojedzie raczej do Kostnicy niż do tego oddziału. Więc to, że transport jest, to fajnie. Tylko problem polega na tym, że powinien być jeszcze transport do miejsca, które człowiekowi pomoże. Jeśli mogę się jeszcze odnieść do tego, że Państwo mówicie, że w szybkim tempie obsadę tak specjalistyczną znajdziecie, no to ja pamiętam, kiedy nie można było znaleźć zakaźnika w szpitalu w Skierniewicach tuż przed pandemią, to śmiem wątpić, czy kardiologa Państwo tak szybko znajdziecie. I oczywiście zgadzam się z tym, że lepiej jest mieć więcej podmiotów świadczących tego typu usługi niż mniej, bo to jest oczywistość. Tylko jak już powiedziałem, nie może być takiej sytuacji, z której nastąpi przerwa w świadczeniu usług czy pogorszenie poziomu świadczenia usług, bo nie mówimy o czasem chirurgii estetycznej, tylko mówimy o zdrowiu i życiu ludzi, które jest w tym zakresie kluczowe. Dlatego też poprosiłbym o informację bardzo konkretną. Jak wygląda harmonogram działań ze strony państwa, który zapewni to, że mieszkańcy Sieradza i okolic nie będą pozbawieni dostępu do wysokiej jakości kardiologii interwencyjnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny w wstępie. Dziękuję bardzo za udzielenie głosu, pani przewodnicząca. Ja chciałbym podkreślić, że te sformułowane przez nas pytania, również te, które pewnie z protokołu sesji będzie można jako uzupełniające powziąć. Prosimy o udzielenie na te pytania precyzyjnych odpowiedzi i odpowiedzi na piśmie. Chcielibyśmy my sami, ale to jest też prośba do zarządu i do dyrekcji szpitala sformułować dla tej lokalnej społeczności precyzyjny komunikat co do przyszłości świadczenia tam usług kardiologii interwencyjnej, do tych czasowych dat podejmowania działań i dat związanych ze spodziewanym rezultatem. Myślę, że jeżeli zostanie sformułowany taki komunikat, szkoda, że tak późno, to wtedy dowcipy o braku zrozumienia i o pytaniach wynikających z braku informacji staną się bezprzedmiotowe. Chciałem jeszcze spytać, czy tą wypowiedź pana marszałka Adamczyka na temat tego szukania specjalistów czy firm wykonawczych dla kardiologii interwencyjnej traktować jako oficjalny komunikat czy dyrekcji szpitala, czy zarządu o podjęciu i potrzebie takich działań. Jeśli tak, to myślę, że przystąpimy do takiej próby poszukania w zasobie nawet ogólnopolskim kogoś, kto chciałby na te zapytania zarządu województwa odpowiedzieć. I myślę, że no jesteśmy na takim etapie, gdzie dosyć dramatyczne działania podejmowane przez lokalne samorządy, przyjmowanie stanowisk i zaniepokojenie wśród mieszkańców, którzy w tych sesjach lokalnych mogli uczestniczyć i mieli tam możliwość wypowiadania się i zadawania pytań. Te działania powinny być jasnym i precyzyjnym komunikatem zarządu, samorządu województwa wyciszone i dać przewidywalność zachowania szpitala wojewódzkiego w Sieradzu
jako miejsca gwarantującego szeroki zakres usług, bezpieczeństwo dla mieszkańców i wysoką jakość działań w wielu obszarach obsługi medycznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze? Proszę bardzo. Pani radna Jolanta Ziębak-Zik. Pani przewodnicząca, panie marszałku, muszę stwierdzić, że jesteście mistrzami w odwracaniu kota ogonem. Tak naprawdę padło tutaj wiele słów, że było już wiele czynności w dalszych wysiłkach. Ja mam pytanie, jakie czynności i jakie wysiłki zostały podjęte? Bo tak naprawdę, jeśli przetarg był na rok i po roku podpisuje firma umowę na 3 miesiące, to znaczy, że chyba trzeba się do czegoś przygotować. Ja słyszę, że teraz się przygotowujemy. Przepraszam bardzo. W jakim miejscu jesteśmy? Bo ja tutaj naprawdę czegoś nie rozumiem. Mamy tutaj wśród radnych przedstawicieli Rady Społecznej Szpitala w Sieradzu. Wiem, że już we wrześniu była mowa o tym, że szpital podejmuje działania, żeby uruchomić kardiologię inwazyjną. A my teraz budzimy się i jedynym sukcesem jest to, że mamy lekarza? Super, bo lekarzy nie ma. Mamy jednego lekarza. Fachowca, bardzo dobrze. Natomiast gdzie jest zespół? Gdzie jest sprzęt? Gdzie są jakieś prace? My się przygotowujemy, a 28 lutego kończy się umowa. To jak długo będą trwały te przygotowania? Owszem, jestem mieszkanką powiatu zduńskowolskiego, panie marszałku, ale nie znam i nie mam wśród moich znajomych nikogo, kto był zawieziony w ostatnich latach do Bełchatowa. Tylko wszyscy byli więzieni do Sieradza. Można się zapytać radnych, którzy są tutaj na sali. Jest również przedstawicielka powiatu zduńskowolskiego. Być może ona korzystała z takiej pomocy lub ktoś jej znajomych z rodziny w Bełchatowie. Ja nie znam takich przypadków. Najbliżej mamy do Sieradza, więc proszę się nie dziwić, że mieszkańcy są zaniepokojeni taką sytuacją. I proszę Państwa, nie odwracajcie kota ogonem. Dziękuję bardzo Pani Radnej. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo, Pani Dyrektor Magdalena Amrozik. Prosiłabym jednak, żeby... Już, zaraz Panie Marszałku, prosiłabym jednak Państwa radnych, żeby nie robić osobistych wycieczek w stronę innych Państwa radnych, szczególnie jeśli chodzi o tak drażliwe rzeczy jak zdrowie. Nie wszyscy Państwo radni chcą na ten temat rozmawiać. Prosiłabym jednak, żeby pewien umiar w tej kwestii zachować. Proszę bardzo, Pan Marszałek Piotr Adamek. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, no, czegoś nie rozumiem. Państwo zarzucacie, że na rok firma nie będzie chciała. No, ja rozumiem, że mówicie głosem firmy. No, okej. Ale wcześniej na rok firma podpisała. Tak, w 2021 roku była podpisana na rok. Czyli nie było tutaj tej przeszkody. Nie ma w związku z tym możliwości spodziewania się, że w kolejnym roku firma nie będzie chciała podpisać na rok, chyba że pani coś wie więcej. Ja nie wiem. Co do tego, że apelowałem do państwa do tego, żebyście się też zaangażowali. Do mnie docierają apele różnych samorządów, między innymi z Duńsko-Wolskiego, marszałku spraw, by ta firma dalej tam, już bardzo na skróty mówię, dalej funkcjonowała. No więc rozpisany przetarg jest. Możliwość jest. To co mam zrobić jeszcze? Ma pani jakiś pomysł? Czy macie państwo jakiś pomysł? Poza takim zaangażowaniem się, o którym mówiłem. Ja tworzę możliwości. Szpital tworzy możliwości. Chciałbym, żeby w tym szpitalu dalej można było podpisać możliwe, że tą firmą umowę, nie mogę tego powiedzieć, bo jest to przetarg cały czas, powtarzam, otwarty. Nawet żeby nie pomieszczeń. No więc nie wiem, czego Państwo jeszcze się spodziewacie, że można w tej mierze zrobić. Ja namawiam, niech się firma zgłosi. Złoży ofertę na rok. Proszę bardzo. Tak jak była do tej pory umowa. Firma Nafis
ma podpisaną z NFZ-em, jeszcze raz podkreślam, umowę na realizację tych świadczeń. Więc o jakiej przerwie mówimy? W tym roku, przynajmniej w części tego roku, na pewno ta firma realizuje świadczenia na podstawie umowy z NFZ i na tym terytorium, w tych trzech powiatach mówię. Więc o jakiej przerwie państwo mówicie? Chyba, że coś wiecie więcej niż ja. Ja nie wiem. Może ktoś ma jakąś wiedzę, którą się zechce podzielić. Kolejna kwestia. Nie tak dawno mieliśmy dyskusję na temat Zgierskiego Szpitala. Nieco odbiegnę od tematu. Gdzie państwo mówiliście o tym, jak to dobrze, że szpital przejmuje usługi nieco z innego zakresu, też prywatnej firmy. I tutaj była nawet wielka pochwała. No teraz tego nie słyszę. Czemu? Nie dostrzegacie, że szpital może i powinien w zasadzie też realizować samodzielnie pewną grupę usług, świadczeń zdrowotnych? Nie doceniacie tego? Myślę, że to wyczerpałem. Jeśli coś o czymś zapomniałem, to bardzo bym prosił o uzupełnienie przez panią dyrektora Mrozik. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Marcin Bugajski i później pani dyrektor Magdalena Mrozik. Pan radny Marcin Bugajski w trybie ad vocem. No cóż, pani przewodnicząca, panie marszałku, szanowni państwo radni, ponieważ byłem jednym z tych, którzy chwalili za pomysł dotyczący nefrologii, to chciałem tylko zwrócić uwagę na drobną różnicę. Jeśli chodzi o przejęcie oddziału nefrologii przez szpital, to tam zapewniono transport karetkami do Kopernika każdego pacjenta ze Zgierza w okresie przejściowym. Zresztą zaznaczam, że nefrologia to nie jest kardiologia i to nie jest zawał. Przez cały okres trwania procesu zmiany. Tutaj tego absolutnie nie ma i mówimy o zupełnie innym rodzaju chorób. Na leki umiera się po jakimś czasie, na zawał natychmiast i to jest zasadnicza różnica. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w tej dyskusji? Proszę bardzo, pani dyrektor Magdalena Mrozik. Poszłam może zbyt dużym skrótem myślowym, mówiąc o tym, że mamy pozyskanego lekarza hemodynamistę od 1 lutego, także przepraszam bardzo za ten. I w tej chwili przekażę, jaką kadrę specjalistów, lekarzy, pielęgniarek dedykowaną do świadczeń z zakresu kardiologii, jaka kadra jest zatrudniona w szpitalu. A więc na OIOM-ie są lekarze, 3 lekarzy ze specjalizacją na etatach, 7 kontraktowców, 5 lekarzy rezydentów. Pielęgniarki na OIOM-ie i bloku operacyjnym razem z oddziałem jest to 58 etatów. Na samym oddziale kardiologii jest lekarzy ze specjalizacją 3 na etatach, 2 na kontraktach, bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji, 2 kontraktowców, umowa zlecenia, 23 pielęgniarki na etatach. Na radiologii jest lekarz ze specjalizacją 8 kontraktowców, w trakcie specjalizacji 2 kontraktowców, 2 rezydentów, technik radiologii 18 na etatach i 3 na kontraktach. Zatem proszę mi wybaczyć niedopatrzenie i moje wcześniejsze słowa, że jest zatrudniony 1 lekarz hemodynamista. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, szanowni państwo. Tak jak przy poprzednim punkcie, nie mogę udzielić głosu parlamentarzystom, albowiem ich dzisiaj nie ma. Przechodzimy do punktu kolejnego. Wolne wnioski. Proszę bardzo, pan radny Paweł Drążczyk, później pan radny Marcin Bugajski. Dziękuję pani przewodnicząca, panie marszałku. Szanowni państwo, ze zrozumieniem podchodząc do względów formalnych z początku sesji, to myślę, że w tym momencie mogę wystąpić z wnioskiem o udzielenie informacji na temat porodówki w Piotrkowie na bazie szpitala powiatowego.
Nie będę już uzasadniał, bo już uzasadniałem. Albo tą informację dzisiaj, lub taką informację w formie komunikatu prasowego w dniu jutrzejszym, chociaż myślę, że w związku z liczną tutaj obstawą medialną, to ten komunikat mógłby się jutro nie ukazywać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Marcin Bukajski. Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca, Pani Marszałku, Szanowni Państwo Radni. Mam taki wolny wniosek, abyśmy zaprzestali praktyki ograniczenia dostępu mieszkańców do sesji naszego sejmiku i wystąpień tychże mieszkańców, bo to nie jest demokratyczne, tworzy złe wrażenie i nie działa w interesie powagi sejmiku wojewódzkiego. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa Radnych jeszcze we wolnych wnioskach? Pragnę odpowiedzieć panu radnemu Pawłowi Drążczykowi. Szanowny panie radny, na najbliższej Komisji Zdrowia oczywiście będzie wyczerpująca informacja na temat porodówki w szpitalu piotrkowskim przedstawiona. No, względy formalne są jakie są. Także dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w wolnych wnioskach? Szanowni państwo, komunikaty. Czyli najbliższa sesja jest dnia. Jeszcze raz proszę mi przypomnieć, dyrektorze. 31 stycznia 2023 roku, to jest ostatni wtorek miesiąca i najprawdopodobniej odbędzie się tutaj w tej szkole. Szanowni Państwo, zamykam 52. sesję Sejmiku Województwa Łódzkiego. Dziękuję bardzo Państwu za obrady.